Cześć, miarz z tej strony. <laughs> Słuchajcie, witam was na kanale. Ech. Nie ma ciekawszego gościa ode mnie. Sam miałem oglądać kanał Zaro dzisiaj, ale stwierdziłem, że chyba muszę być tutaj na live'ie. W dniu dzisiejszym. Kmieru premier Słowacji Fiko dziś mówił, że niektóre kraje na to chcą wejść na Ukrainę. Słyszałeś to? Słyszałem, że takie rzeczy mówił, ale mam bardzo różne dziwne rzeczy mówi. Słowacy nie należą do moich, że tak powiem, faworytów i przyjaciół. Słowacy strzelali w 39 do mojego dziadka. Wiecie. że mam mieszane uczucia na temat ich. Ale nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakaś gra e, służb, i w ogóle postępowanie pana Fiko może wskazywać na to, że jednak jego sympatia, że tak powiem, jest raczej po stronie Putina. No, jeżeli czyjaś sympatia jest po stronie Putina, to znaczy, że albo to jest mentalny kacap, albo jest opłacony, albo jest głupkiem po prostu. O, Bartuś, jesteś w ostatnich w formie. Atak na Ślązaków, nieustająca tuskofobia. No, jeżeli uznaję kogoś za zdrajcę ojczyzny, no to zrozumiałe, że nie pałam do niego sympatią. Atak na kobiety. Cieszenie się z zamordowania nawalnego. Chłopie, to masz problemy z rozumieniem tego, co widzisz, czytasz i słyszysz. Proponowałbym poważnie się nad sobą zastanowić. Witam wszystkich. Witam Dana, Tabdis. Patrzę na razie, co tutaj się dzieje. Za to, że się doprowadziłeś do takiego stanu chorobliwej otyłości, dostałbyś plaskacza popysku. Jak bo to nie był internet. Zazdroszczę ci, że jesteś szczupły i dobrze zbudowany. Rozumiem, że spędzasz czas wolne chwile oceniając to, jak zbudowani są inni mężczyźni. Jestem od Staram się nie być. Jest trochę ciężko ze względu na różne związane rzeczy z moją chorobą. Ale i tak byś mi plaskacza nie wypłacił. Bo bym ci urwał łeb i nasikał do szyi. Także. Tak. Widzę, że mnóstwo jakichś ludzi zajmujących się, oceniających, że tak powiem, moją fizjonomię. Nigdy nie sądziłem, że jednak towarzystwo lubujące się w oglądaniu mężczyzn zawita tak wielkim gronem na mój kanał, na mój live. No ale... Tylko, yy, że straszny bałagan robicie. Tutaj na, w czacie i trudno znaleźć jakieś wartościowe komentarze, dlatego będziemy zaraz was wypierdzielać. Hmm. Chociaż oczywiście można pisać na temat mojej chorobliwej otyłości. To motywuje mnie w dalszym ciągu do pracy nad sobą. Hmm. Cześć wszystkim chmielu. Podobno Nowacka Nie mogę wszystkich czytać przekleństw, bo, w końcu, bo już dostałem ostrzeżenie dla przekleństwa na live'ach. Ocza działa, bo chcę wymazywać polską historię i lektury, choć to faktycznie trzeba reformować. Właśnie o tym usłyszałem na kanale pod tytułem dla pieniędzy. Ja wydawało mi się, że a ja miałem nagrać w ogóle ten filmik na ten temat, ale go nie nagrałem. Ale ja sobie zapisywałem dość dużo danych dotyczących tego, co Nowacka chce zmienić. No, wiecie, no, ona chce pozmieniać takie rzeczy. Ono, bardzo wiele rzeczy tam jeszcze lektury wiecie. Inne klimaty z języka polskiego też. No, rzeczywiście może być szkodliwe wycięcie ich z podstawy e, nauczania, z podstawy programowej. Natomiast z historii jest bardzo dużo wyciętych takich rzeczy, które mogłyby wpłynąć na złe postrzeganie Niemców na przykład, no albo na złe postrzeganie Ukraińców. Są takie generalnie rzeczy, tak żebyśmy się wszyscy kochali, nie ma nic. Generalnie kontrowersyjne z punktu widzenia człowieka, który myśli o sobie, że jest Europejczykiem, a nie Polakiem, kontrowersyjne rzeczy są powycinane. I te, w których Polska jest wielka, silna i spostrzega od komuś. To, to jest tak, nie było w ogóle tematu. Ja zrobię na ten temat filmik, tak mniej więcej wam powiem, co tam w tej historii zostało powycinane. Natomiast no to wiadomo, że szkoła ma próbować tworzyć nowe, nowego człowieka, takiego, który ma wszystko w dupie i nie odczuwa jakiegoś przywiązania do. Swojego narodu, do ojczyzny, do nie czuję się Polakiem, tylko właśnie czuję się Europejczykiem. obywatelem. chodzi mi tutaj Europejczykiem, mówię, bo sam jestem Europejczykiem, ale chodzi mi tutaj o to, że czuję się bardziej obywatelem Unii Europejskiej niż obywatelem Polski. I właśnie po to są takie zmiany programowe wprowadzone. Natomiast wiecie, ja zacząłem się na ten temat mocno zastanawiać. I wydaje mi się, że to i tak nie gra roli żadnej, no bo prawda jest taka, co dzieciarnia ze szkoły wynosi, jakie informacje, jaką wiedzę dzieci ze szkoły wynoszą, co to im daje w życiu. Generalnie no, w moim odczuciu nic. Dzieciarnia i tak się tego nie uczy. Ewentualnie wkuje się, ściągnie, wypełni test i za chwilę o tym zapomina. Trzeba pamiętać, że na rodzicach spoczywa to, kim będzie taki człowiek za parę lat. Rodzice muszą zachęcać do tego, żeby te młode osoby interesowały się tym, gdzie żyją, dlaczego tutaj, dlaczego jest tak, jak wygląda nasza historia. To rodzice muszą się tym zajmować. Szkoła to wiecie, może nauczyć rzeczy szkodliwych. Ewentualnie nauczyciele mogą, właśnie dobry nauczyciel to jest taki nie, który wymaga wiedzy potrzebnej na testach, tylko to jest taki, który potrafi wzbudzić w dzieciaku zainteresowanie dążeniem do poznawania nauki, czy to matematyki, czy fizyki, czy chemii, ale również historii. I to nauczyciel ma wzbudzić w dzieciaku taką chęć zainteresowania się tymi tematami i słuchajcie to nic tego nie zmieni rodzice wiecie ja co są zabiegani, mają w dupie, nie interesują się tym co dzieciarnia robi w szkole nie wszyscy mają na przykład tyle czasu jak ja a i tak słuchajcie naprawdę sporo czasu mi zajęło żeby gdzieś doprowadzić moje dzieci do takiego stanu że mniej więcej wiedzą co się dzieje, w, co się działo, skąd pochodzimy, w, czym jest Polska i wiecie, no dlatego, że natłok obowiązków szkolnych powodował u dzieciarni to, że nie chciały dalszych, że tak powiem, wykładów z mojej strony, z tym, że to nie były wykłady, ja starałem się im opowiadać, korzystając z różnych sytuacji o różnych rzeczach. Natomiast bardzo wszystko się zmieniło w momencie, kiedy właśnie u mnie dzieci przeszły na nauczanie domowe. I od tej pory można połączyć przyjemne z pożytecznym. Nawet w dniu dzisiejszym siedziałem sobie na przykład z moim synem, rozmawialiśmy o sprawach dotyczących polityki międzynarodowej historii, zupełnie na luzie, nie, wiecie, nie, nie jakieś tam, nie będę przez ich z tego pytał, ale widzę, że tak gdzieś moje opowieści, czy, no, czy to, że opowiadam im coś ciekawego, jak coś wyczytam w książkach i staram się im przekazać, czy obejrzymy razem jakiś film, czy dokumentalny, czy historyczny, to gdzieś to do nich trafia, no bo teraz mają czas. Natomiast za moich czasów taką rolę wychowawczą pełnili zarówno rodzice, jak i książki, no bo był czas na czytanie książek, bo nie było tych różnych rzeczy, które człowieka odciągały i człowiek miał więcej czasu na czytanie książek. Bardzo dużo zależało od tego, no co, robi, co rodzice robili. U mnie mój tata czytał. Kolosalne ilości książek, ja miałem bardzo zawsze bogatą bibliotekę w domu i skoro on czytał ja mu się tak podobało, no to ja też czytałem, wiecie. A druga sprawa, bardzo dużo w tym, tej roli wychowawczej, która patriotycznej, można powiedzieć, spełniała spełniało harcerstwo za naszych czasów. Teraz zobaczyć harcerza, to wiecie, tak jak zakonnica na rowerze z wiadrem, nie? Na kierownicy także, ten se chce zdjęcia wysyłać chłopie, no. to nie ten kanał. <laughs> Kosa witam cię po, po latach. <tum> Tabdyz dziękuję za wsparcie kanału. Wcześniej and roll się pytał, jaki temat przewodni dzisiaj. Wiecie, temat przewodni, a tak... Dlaczego ja w ogóle tego live'a nie kręciłem ostatnimi czasami? Między innymi chciałem być też w porządku. Stwierdziłem, że muszę nakręcić trochę filmików i tak kręcić live'a za live'em, wiecie, jeżeli nie kręcę filmów, to czułem się z tym tak nie bardzo dobrze. Chociaż tych parę filmów w ostatnim czasie było, nie wiem ile ja tam nakręciłem w ostatnim, powiedzmy dwóch tygodniach, powiedzmy tak, od 12 lutego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć filmików było, także nie było tak źle od 12 lutego, ale w ogóle przed 12 lutego tylko jeden. Także no, muszę się tutaj poskładać, w tym ciężko jest. Tak jak mówię, mam bardzo duże problemy zdrowotne, kurde, które wkurzają mnie strasznie, bo jestem coraz mocniejszy fizycznie, w sensie siłowym i tak dalej. Natomiast kurde, mam problemy z właśnie tak jak ci się tutaj zaczęli, chcą się zdjęciami wymieniać. To, co oni tutaj, to, to na co zwrócili uwagę, no, jestem po prostu zbyt gruby i nie jestem w stanie tego zrzucić w jakiś taki normalny sposób. Bo nieprawdą jest to, że jeżeli jest deficyt kaloryczny, to wtedy się chudnie. No, ja mam cały czas deficyt kaloryczny mierzony od. Dobrego półtora roku i jest ciężko, dlatego że mój organizm nie potrafi przetworzyć węglowodanów, które dostają się do mojego organizmu w zadziwiający sposób, z rzeczy, w których nie powinno być albo powinny być śladowe ilości. Nie potrafi przetworzyć ich do tej formy, jaka powinna być, tylko przetwarza je w tłuszcz. I to jest przerąbane. Bardzo ciężko mi jest to ogarnąć, aczkolwiek sukcesu mam. No. W obwodzie chudne, natomiast kurde najgorzej pozbyć się jest tego całego nadmiaru bagażowego w postaci właśnie tłuszczu. Natomiast obwody gdzieś tam w pasie mi chudną. No. Zmniejszają się. Ale być może to jest dobrze, bo dawniej bardzo szybko zawsze gubiłem wagę, teraz robię to bardzo powoli. Ale może dlatego to będzie bardziej skuteczne. Także tak. Giełk pisze, Chmielu, co sądzisz o wystąpieniu Sikorskiego w onz Mi się podobało, po prostu zmiażdżył Ruska na tym forum. jestem bardzo źle nastawiony do Sikorskiego, jako do <laughs> przede wszystkim polityka Platformy Obywatelskiej, i do, uważam, że bardzo wiele szkody zrobił w ostatnich latach polskiej racji stanu, natomiast rzeczywiście to jego wystąpienie na forum ONZ-u było pierwsza klasa i ja napisałem o tym, ja się, wiecie, jeżeli ktoś coś robi dobrze, to ja to chwalę, jeżeli robi źle, to to ganię, nie mam z tym problemów. Parę dni temu napisałem nawet na Twitterze notkę z tego powodu, że z, te, z powodu tego wystąpienia, że bardzo dobre to wystąpienie było i bardzo trafnie to wszystko skomentował. Napisałem, muszę przyznać, że to było bardzo dobre wystąpienie, także co tu dużo powiedzieć. Taki głos jest potrzebny w ONZ, bo wiecie, no Problem z Federacją Rosyjską polega na tym, że oni są traktowani przez resztę świata, przede wszystkim przez tych, którzy nie są bezpośrednio zagrożeni przez Federację Rosyjską. Są traktowani jak normalny twór państwowy, a ich przywódcy są traktowani jak normalni politycy. Natomiast yy, oni nie są normalni. To nie są tacy normalni, to to jest dzicz po prostu. To, to jest po prostu bolszewicka dzicz. Chmielu, nie przejmuj się Fat Power. Ja jestem bardzo daleki od tego, żeby wykrzykiwać hasła z cyklu Fat Power, czy żeby kibicować tym, którzy są grubi. Mm, bo ja sam się nie czuję, że jestem gruby, wiecie. Ja czuję się w ogóle, że jestem zajebiście mm, sprawny i dopiero jak patrzę w lustro, albo gdzieś widzę siebie na nagraniu, to widzę, że to nie jest tak. <śmiech> <śmiech> Mielu, czy widziałeś wypowiedź Tuska na temat sytuacji Polski w kontekście wojny na Ukrainie? Tak śmiertelnie poważnego, nawet wystraszonego Tuska nie widziałem jeszcze. Powiem wam tak. Właśnie nawet dzisiaj na ten temat rozmawiałem z moją żoną. No i rzeczywiście też zacząłem się nawet zastanawiać, skąd, skąd takie coś się wzięło. <laughs> Poczekajcie. Może mi się uda to puścić, zaraz wam pokażę o co kaman. Eee, o, na pewno się uda. Eee, tym, którzy nie wiedzą o co chodzi, to zaraz puścimy tą wypowiedź, o jakiej tutaj pisze Krzysztof Jadzyna. Udostępnić dźwięk z karty. Eee, no dobra. To wam. Co tutaj mniej więcej powiedział Tusk? I jak to wyglądało? I za chwilę na ten temat porozmawiamy. E, może tak będzie lepiej. Wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo przejęci. My w Polsce też musimy zdać być może najtrudniejszy egzamin od, od niepamiętnych lat. I nie, nie chcę epatować polskiej opinii publicznej zbyt mocnymi sformułowaniami, ale uwierzcie mi państwo, sytuacja, w jakiej znalazła się Europa, Ukraina, Polska, wymaga skupienia energii maksymalnej solidarności nie tylko z Ukrainą, ale także całego polskiego narodu, bo te wyzwania, które są przed nami, są naprawdę, no, pierwsze tego rodzaju od kilkudziesięciu lat i dlatego jestem tak bardzo tym Przejęty, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna. Wszyscy. No i tak. No, sami widzicie, że tutaj takie niepodobne do tuska trochę wystąpienie. Tu niebiesko się zrobiło, bo sobie lampkę włączyłem, jakby coś. Nie przejmujcie się. Takie niepodobne do tuska wystąpienie. No ale co my możemy wiedzieć na ten temat? Mam nadzieję, że. Nikt nie wpadnie na pomysł w postaci jakichś nieskoordynowanych ruchów, wyłącznie naszych, gdzieś w celu, żeby Ukraińcom pomóc, żeby przekonać ich, że ich kochamy. Ukraińcy wykonują swoje zadanie, bronią swojej ojczyzny. Natomiast polityka ukraińska w stosunku do polityki polskiej jest w tej chwili polityką wrogą. Dlatego byłbym ostrożny tutaj w otwieraniu, w rzucaniu się w ramiona Ukraińcom. Trzeba Ukraińcom przypomnieć de facto, że... Wiecie, oni, oni powtarzają ten tekst, że gdyby nie oni, to już Polska by była rozjeżdżona przez ruskie czołgi. No nie, no bo gdyby nie my, to... Ukraina już by była rozjechana przez ruskie czołgi, a my być może byśmy byli rozjeżdżani teraz. Ale bardzo dużo zawdzięczają między innymi nam, i my musimy wykorzystywać również tą sytuację. Nie możemy. Pamiętacie co ja mówiłem o tych wystąpieniach prezydenta Dudy, w których on tak bardzo emocjonalnie reagował na prezydenta Ukrainy. Zołańskiego tam rzucał się w ramiona i w ogóle kocham my, bratnie narody. Słuchajcie, fajnie, ja uważam, że w ogóle Polska powinna z Ukrainą być w ścisłej współpracy, ale jak sami widzicie, jest to niemożliwe, dlatego że zagrożenie to by spowodowało zagrożenie dla Niemiec, dlatego Niemcy prowadzą taką politykę w stosunku do Ukrainy w stosunku do nas, żeby to nasze zbliżenie pomiędzy Polską a Ukrainą nie nastąpiło. To by było korzystne dla Polski, oczywiście pod warunkiem, gdybyśmy byli bardzo zbliżeni z Ukrainą, gdybyśmy tworzyli jakiś taki ścisły sojusz czy coś, coś na tej zasadzie, czy jakąś tam wspólną federację, ale oczywiście nie jako jedno państwo, ale wspólne takie porozumienie państw, to by było dla Polski korzystne, oczywiście pod warunkiem, gdyby w tym związku wspólnym Polska była tym rozdającym karty. Szefem, a Ukraina byłaby zaledwie junior partnerem. Natomiast zdaje się, że Niemcy zasugerowali Ukrainie, że Ukraina może być tutaj głównym graczem, a nie Polska. I jest tak jak jest. Miałem duże obiekcje co do zachowań prezydenta Dudy, dlatego że nie postępuje się w ten sposób, stojąc na czele państwa i Polska powinna wyłącznie dbać tutaj o swoje interesy własne, co nie oznacza tego, że powinniśmy mówić, że to nie jest nasza wojna i sami sobie radzicie. Nie. To jest nasza wojna. My jesteśmy już stroną w tej wojnie, ponieważ Rosja non-stop słowami swoich polityków, słowami propagandystów mówi, że my będziemy następni i nas zaatakuje. Że też dostaniemy w po prostu. Nie? Tak jakby tam na Ukrainie im się udało bardzo wielki w spuścić. Natomiast my jesteśmy stroną, natomiast nie możemy, słuchajcie, być zakładnikami tego, że na początku żeśmy im tak bardzo pomagali i pomagamy w sumie jeszcze cały czas. Nie możemy być zakładnikami tej sytuacji. Jeżeli gość, którego zaprosiłem do domu i obroniłem przed bandytami, zacznie narzekać na to, jakiego kotlata mu podaje do obiadu i zaczyna coś dziągotać na mój temat, no to generalnie mówię mu, stawiam mu ultimatum, słuchaj, albo zmienisz swoje postępowanie, albo troszeczkę poczujesz pokory w tej sytuacji, albo wypierdzielaj, no, na tej zasadzie. E, oczekiwałbym jednak, żeby Ukraina zrewidowała swój stosunek do Polski, bo, słuchajcie, no, dla mnie to jest coś niebywałego, że czy muszą stać za tym jakieś pieniądze albo powiązane jakieś wywiadowcze, że oni nie widzą jak Niemcy ich walą w tyłek, no, bo przecież Niemcy ich i tak w końcu wykochają w pupę, nie? także, także tak, i obawiam się, że, no. Zastanawiamy, to takie wystąpienie Tuska dzisiejsze, nie wiem, czy to ma na celu tylko i wyłącznie potęgowanie, budowanie strachu w społeczeństwie, bo gdy społeczeństwo jest zastraszone, łatwiej na nie wpływać, albo być może to jest budowanie jakiegoś nastroju wielkiego zagrożenia i wojny, która za chwilę zaraz może wybuchnąć, po to, żeby chociażby uzasadnić siłowe rozpieprzenie demonstracji i protestów rolniczych. Bardzo możliwe, no. Nie wiem, jakie są stany magazynów amunicji w wojsku na terenie Polski, także także tak. miarę oceń nadchodzącą wizytę. Pada... Y Andrzeja Dudy i Tuska do WSA. Jaki może być jej cel? No cel. Oficjalny, no to jest rocznica wejścia Polski do NATO, ale to równie dobrze ja powinienem zostać zaproszony, bo takiej wam już wiele razy wspominałem. W końcu wam pokażę ten dyplom. Będę musiał wtedy się wypucować, gdzie robiłem. Mam dyplom za szczególne zasługi wniesione na rzecz akcesji Rzeczpospolitej Polskiej do NATO. <laughs> Ale ten, tak naprawdę, co to może, po co, po co oni tam są wzywani? Mam nadzieję, że są zaproszeni po to, żeby w jakiś sposób dać jasny sygnał, ewentualnie dogadać się na temat dalszego, że tak powiem, rozwoju polskich sił zbrojnych, zapewnionego przez przemysł obronny Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że właśnie dlatego dlatego tam jadą, że przede wszystkim Amerykanie, mam, mam nadzieję, że to chodzi o to, że Amerykanie postawią sprawę jasno, że jeżeli chcecie dalej brać udział w rozgrywce i Liczyć się w tej grze, no to musicie, że tak powiem, kupować sprzęt od nas, a nie od Niemców. Być może tutaj Amerykanie widzą jakieś zagrożenie ze strony Tuska i jego akolitów. Był człowiek radziecki, teraz będzie człowiek europejski. No to już się niestety dzieje. Naprawdę to, co się dzieje, to. Słuchajcie, ja naprawdę przez całe lata byłem dużym zwolennikiem uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, ale w takiej Unii, jaką ona była kiedyś, a nie w Unii, jaką ona chce się stać. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że nie dojdzie nigdy do. Inaczej, nawet, że cofną się już teraz te zmiany, które. Zapanowały w Unii, czyli wpieprzanie się w Unii, instytucji unijnych w sprawy wewnętrzne państwa, no, które nie powinny, to takie po sytuacje nie powinny mieć miejsca, no, po prostu. Także to jest. Także tak. Widzę wzmacniacz oręcz, wyższa półka. Nie, to, to, to jest. Basowy wzmacniacz, ile on tam teraz kosztuje? Crash Bass chyba to się nazywa. No ten wzmacniacz tutaj, co stoi, to kosztuje w tej chwili o, w tej chwili jest droższy. 900 zł w sklepie. Jak go kupiłem o wiele taniej. Także to nie jest jakiś tam, to nie jest yy, Marshall JCM 800 na przykład. Nie? Przede wszystkim to jest takie małe basowe kombo. Także... także tak Artur S. dziękuję Ci bardzo za wsparcie kanału co myślisz o Romanie Warszawskim i jego redpillowej działalności kurna mać wy znowu z tymi redpilami. ja nie wiem o co chodzi, nie wiem kto to jest Roman Warszawski coś mi się obiło kiedy się uszy ale kto to jest Roman Warszawski co to kurna jest a już wiem Wiem o co chodzi. To taki gościu. Mam wrażenie, że ten koleś nawet mnie swego czasu. A sprawdzę, Roman Warszawski, że on mnie nawet kiedyś chyba zablokował na Twitterze. Nie wiem. Jeżeli tak, to znaczy, że to jest idiota jakiś, no. Bo nie powinno się takich rzeczy robić. Warszawski. Roman. Roman Warszawski. O nie, nie zablokował mnie. Ale nie śledzę za bardzo, wiecie, no. Nie wiem za bardzo o co chodzi. Uważam, że są poważniejsze tematy niż są te różne redpealowe teksty i kompletnie mnie to jakby nie, nie ten. Powiem szczerze nie zajmuję, ale bardzo Ci dziękuję za wsparcie kanału. Kiedy coś człowiek dodać do tematu a to Chmielu wytłumaczył wszystko <grywa> dzięki Wubic Chmielu, a jak odniósłbyś się do nauczenia takich kwestii jak żyli nasi przodkowie, większość populacji w połowie XVII wieku żyła dzięki polskiej elicie gorzej niż zwierzęta no ja wiem, czy tak gorzej niż zwierzęta chłopi pańszczyźniani oni do faktu płacili mniejszy podatek w postaci pańszczyzny niż my obecnie płacimy, także... Tak, ja teraz czytam taką bardzo fajną książkę, na razie nie będę ujawniał jej tytułu, ale opowiadającą o przynajmniej dla mnie słabo znanym okresie historii tutaj, trudno powiedzieć Polski, bo Polska jeszcze wówczas nie istniała, ale przed yy, czasami chrztu Polski po urodzeniu Chrystusa, a przed Chrztem Polski, co wiadomo na temat polskiej historii na przestrzeni tych stuleci, w oparciu o źródła, właśnie inne, obce czyli w oparciu o źródła rzymskie, w oparciu o źródła różne arabskie, o źródła bizantyjskie, czy o sagi nordyckie i tego typu rzeczy, czy o starożytne różne pisma jeszcze z czasów mm, greckich i tego typu rzeczy. No. Słuchajcie, czytam to i po prostu oczy mi się tak otwierają, bo okazuje się, że ja sporo na ten temat wiedziałem, ale y, gdzieś miałem to wszystko tak pomieszane wełbie, że jestem w szoku, jak czytam tą książkę. Na tyle jestem w szoku, że aż nawet zacząłem szukać czasem, czy autor nie jest jakimś turbosłowianinem. Chociaż tam nie piszę takich rzeczy turbosłowiańskich, jeśli wiecie o czym mówię. Wprost przeciwnie, ale bardzo fajnie napisana książka, luźnym językiem, bardzo dużo źródeł podanych bezpośrednio i bardzo różne spostrzeżenia dotyczące tego, jak interpretowali tamtą polską, inaczej historię tych ziem naukowcy sprzed lat. Opowiem Wam o tej książce i będę ją polecał na pewno. Ale powiem wam, że nasza historia jest tak porąbana. W skrócie wam mogę tylko powiedzieć, że de facto um, zacząłem rozumieć już te, jakby to powiedzieć. My tutaj, ci, którzy tutaj nasi przodkowie tu, ci, którzy tu mieszkali, bo może nie są naszymi przodkami. Trudno powiedzieć, bo tutaj jednak ruchy ludności na tych ziemiach były bardzo dużo na przestrzeni tych, tego tysiąca bez mała lat przed chrztem Polski, ale do V mniej więcej wieku naszej ery to tutaj można było powiedzieć o nas, o tych, którzy tu mieszkali, że byliśmy Germanami. Tu były plemiona germańskie, wschodniogermańskie, które nie zniknęły zupełnie. One, część z nich rzeczywiście stąd wywędrowała. Jedno z tych plemion wywędrowało do północnej Afryki i tam nawet założyło państwo swoje, ale e, część tych plemion, z tych plemion po różnych ruchach ludności spowodowanych czy najazdem na Hunów, czy różnymi innymi wymuszonymi przez różne wojny e, ruchami. Część z nich została, część się przeniosła w inne rejony Europy. Przecież u nas tutaj mieszkali również Celtowie, mieszkali no, goci, no to wiemy o tym, na tych terenach. Część tych plemion wywędrowała gdzieś bardzo daleko, ale część została. Na przykład w rejonie chociażby Ujścia Wisły, czy w rejonie dzisiejszych, dzisiejszej Warmii i Mazur. A potem nadeszli ci, których można nazywać, nazywać Słowianami, prawda? I oni nie byli fajni, wiecie. <grywia> oni, oni nie byli fajni, tak delikatnie rzecz ujmując, bo um, opisywani są zawsze w historii jako tacy, wiecie. No, oni zajmujący się rolnictwem, tacy spokojni, wiecie. O, o, zawsze nam się Słowianin, taki stary, kojarzy obcięty, wiecie, na jakiego pazia, w sensie no, na, na chłopata, wąziska z grzebnej koszuli. Oni jak przyszli tutaj na tę ziemię ze wschodu, byli o wiele bardziej prymitywni niż te ludy, które się stąd wyniosły. To można stwierdzić na podstawie znalezisk archeologicznych. Byli prymitywni, ale jednak mieli na tyle duży power i byli na tyle dobrze zorganizowani, że Potrafili tutaj um, podbić sobie te tereny i wymieszać się z tymi Germanami, którzy tutaj pozostali. Chociaż wiecie, też mówienie o Germanach od razu sugeruje nam tutaj Niemców, prawda? A to jest zupełnie jednak coś innego. No. To byli mieszkańcy tutaj, tych ziem. Potem właśnie Niemcy. Um, Starali sobie przy, jakby przypisać tą historię, to była historia ich, ale szeroko rzecz ujmując, ci Germanie, mieszkający tutaj na tych naszych dzisiejszych terenach, powiedzmy dzisiejszej Polski, czyli pomiędzy Odrą a Bugiem, wielu z nich pozakładało państwa w dzisiejszej Francji, w Hiszpanii, to w Hiszpanii to akurat potem zniknęło. Na wyspach brytyjskich, wiecie. Już absolutnie, ab, absolutnie fantastyczne rzeczy się tam czyta e, o takich znaleziskach archeologicznych, które rzucają naprawdę światło na historię absolutnie niesamowitą. Jak na przykład to, że e, pewne znaleziska w Polsce archeologiczne mogą sugerować, że na przykład część wojowników z terenów dzisiejszej Polski brała udział w w walkach, w wielkiej wojnie na, w rejonie dzisiejszego Bagdadu i stamtąd przywieźli nagrody po prostu, które medale pamiątkowe wybite na pamiątkę tamtych wydarzeń które to zostały znalezione w XVII wieku potem na terenie Polski albo znaleziono w Polsce wazy z północnej Afryki pochodzące właśnie z tamtego państwa w północnej Afryce, o którym Wam wcześniej wspominałem, które istniało bez mała 100 lat tam, założone przez mieszkańców tutaj tych rejonów pomiędzy Odrą a, a szeroko pojętym Odrą a Bugiem. No tutaj są bardzo takie, wiecie, uogólniam, bo to było bardzo skomplikowane, to jest, ja tę książkę czytam, dopiero jestem gdzieś w jednej trzeciej tej książki, ale opowiem Wam o tym wszystkim. I czytając tą książkę, czytam tam rzeczy tak zadziwiające, że sprawdzam rzeczywiście to, czy to jest, czy ktoś już naprawdę te źródła są prawdziwe. I tak, to jest. Zastanawiamy to, dlaczego się o tym nie uczy. Dlaczego tego nie dowiedziałem się w szkole nigdy no, o tych rzeczach. A wręcz uczyłem się rzeczy absolutnie wyciągniętych z dupy. Prawda? Na przykład jako o kontaktach Cesarstwa Rzymskiego tutaj z tymi plemionami, które tutaj mieszkały no, u nas. Także tak. tytuł. dzięki za wsparcie kanału. Szczęść Bożych Chmielu, na, na jedzenie. <grym> Jak sytuacja na froncie wschodnim. Generalnie rzeczywiście Ukraińcom wydaje się, brakuje amunicji, artyleryjskiej przede wszystkim, ale słuchajcie, sytuacja jest taka, że się Rosjanie posuwają w paru miejscach do przodu. Natomiast mówię, no, nic przełomowego na razie tam się nie dzieje. Poza tym, że wydaje się, że zaczęły bardzo mocno działać tam, albo jakieś systemy... Przeciwlotnicze bardzo mocno, albo samoloty wręcz w rejonie Morza Azowskiego. No, słyszeliście na pewno o tym kolejnym strąconym samolocie rozpoznania radioelektronicznego A50, który został w dniu, Przed, czy przez wczoraj chyba strącony. Kolejny awaks rosyjski został zrzucony z nieba. Także tak. No dobrze tutaj kawalerzysta pisze o pańszczyźnie. Tak jest, że dziedzic również miał obowiązki w stosunku do swoich chłopów pęszczyźnianych. Niestety bardzo wiele tych, że tak powiem, przedstawicieli lewackiej strony naszego współczesnego świata Polski im się wydaje, że chłop pańczyźniany to był taki, wiecie, niewolnik z Południowych Stanów w Ameryki ale widziany z jakiegoś filmu telewizyjnego, takiego bardzo e, antyrasistowskiego, takiego no przesadnego, e, bo również nie wiedzą o tym, że niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych również nie do końca wyglądało tak, jak im pokazuje historia chociażby Kunta Kinte czy chaty wujatoma, WUja przedstawione w chacie wujatoma. To też było zupełnie inaczej. Niewiele osób sobie zdaje sprawę, że na południu Stanów Zjednoczonych byli czarni właściciele niewolników. Albo że byli niewolnicy, którzy byli biali. Albo niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że niewolników do Ameryki Północnej wyłapywali w Afryce czarni łapacze niewolników, a nie biali. <grym> także, także tak, albo czarni, albo arabscy. A najczęściej czarni, bo oni byli akurat przerzuceni najczęściej mniej więcej z okolic tamtej środkowej Afryki czy z rejonu tego północno-zachodnich w Brzeży. Paweł, dzięki za wsparcie kanału. Jutro dwa pierwsze odcinki nowej ekranizacji Szyguna na Disney+. No, ciekaw jestem, czy jako, że jest to Disney, czy wstawią tam jakąś um, władczą, sprawczą i o wiele mądrzejszą od mężczyzn um, samurajkę albo szogunkę mam wrażenie, mam nadzieję, że nie mam, mam również nadzieję, że będzie to wierna ekranizacja powieści zobaczymy powieść, którą już Wam wielokrotnie polecałem Pana, jeśli się nie mylę Jamesa Clavella, tak? Szogun, polecam wszystkim Mielu, kiedy wpadniesz na muszaki? Na muszaki chyba wpadnę w tym roku, dopiero we wrześniu Dlatego, że prawdopodobnie w maju będę się wybierał na wyjazd dłuższy właśnie. Ale zobaczymy jeszcze. Na razie jest wcześnie. Masz insulinooporność. Ja się zablokowałem będąc na keto. Po dwóch latach miałem problem z tym. No właśnie ja mam insulinooporność, tak ja mówiłem o tym. Jest to tragedia. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Na razie te pomysły, które mieli lekarze, do których chodzę w związku z tym, nie działają. No, no tak jak mówię. Tak jak mówię, jestem. W, ja jestem na deficycie kalorycznym non stop. E, w każdym miesiącu e, znaczy ja sobie co miesiąc wszystko nawet zliczam konkretnie, ile co, dlaczego. I jest coraz gorzej, wiecie, bo po, ja byle co potrafię opierdzielić, na kapustę kiszoną człowiek potrafi zjeść kawałek i po prostu od razu mam zjazd. To jest przerąbane. Czytam książki dotyczące insulinooporności, rozmawiam z lekarzami, usilnie wzbraniają się przed przepisaniem jakichś farmaceutyków na to. Nie wiem, Teoretycznie robię wszystko to, co w poradnikach dotyczących zwalczania insulinooporności no, powinno się robić, żeby sobie z tym poradzić. No ale kurde, no jedynym efektem jest to, że tak jak mówiłem, w obwodach, na przykład w pasie chudne, nie? No ale co z tego? Jak, kurno, nad pasem, kurno bandzioch mi wystaje, nie? <grystanie> no, to nie powinno tak być. Co, co, nie codziennie? Co drugi dzień biegam. Bo Mam tak dzień biegania na bieżni, żeby oszczędzać stawy, mam w domu dobrą, chodzę, jednego dnia chodzę, drugiego dnia biegam w systemie takiego biegania, bieg, chód, bieg, biegam sobie program treningowy przygotowujący do biegu na razie na, wcześniej na 5 km, ale to było dla mnie za łatwe teraz, na 10 kilometrów, to robię. No i wiecie, i efektów nie ma takich, jakie by, jakie powinny, wydawałoby się, że powinny być. Nie wiem, mam wrażenie, że jeszcze za mało napierdzielam fizycznie. Bardzo mi mam, mam nadzieję, że mi bardzo pomoże to, że zbliża się okres dość intensywnej pracy fizycznej u mnie, bo, no bo wiosna nadchodzi. I muszę tu ogarnąć wszystko naokoło domu. Także mam nadzieję, że to się jakoś wszystko tam układa, no bo ja muszę być w formie na wyjazd, no. Muszę być w formie na wyjazd. Mielu, ty masz chorobę, zespół autobrowaru, gdy organizm produkuje alkohol. Nie mam tej choroby. Wiem, że taka choroba jest, ale nie mam jej. Na szczęście. <laughs> Także tak. No no i oprócz jeszcze tego biegania, ćwiczę cały czas z wolnymi ciężarami. Teraz ostatnio zacząłem bardzo mocno, intensywnie, dlatego że robimy sobie na zewnątrz właśnie pod dachem w takim nowym pomieszczeniu robimy siłkę właśnie będziemy klatkę kupować niedługo z moim synem bo bez klatki to ani rusz ale w, przede wszystkim teraz trenuję z ketlami, z mejsami, z klabelami. to, 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 to no, po tym jestem, no słuchajcie, no kurna czuję to, że to pracuje czuję chyba pas barkowy, wszystko kurde, no, ale... Tak to wygląda. Słuchajcie. Czy wybierasz czy jutro obejrzysz blokadę Warszawy? A po co mnie to? Niepotrzebne mi jest to kom kompletnie. Cześć Moryc, witam cię. Tytus dzięki za wsparcie kanału. Otyli żyją krócej, ale jedzą dłużej. No o czytaniu, to tutaj właśnie przed chwilą mówiłem, co ostatnio czytałeś. W ogóle teraz muszę wam powiedzieć, to nie zgadniacie, akurat teraz nie mam przy sobie, to pisałem na Twitterze, żeby było ciekawiej, czytam teraz też równolegle do tej książki historycznej, o której wam mówiłem. Zacząłem sobie czytać Nowy Testament. Tylko w takim tłumaczeniu Biblia pierwszego Kościoła, zdaje się, to się nazywa. E... Byłem ciekaw tego. Dostałem kiedyś tę książkę od jednego z moich kolegów z Sił Specjalnych. Książkę. No jest, wiecie, no, mała Biblia, taka kieszonkowa. Kiedyś dostałem, bo strasznie to było w czasach, kiedy martwił się o mnie i powiedział, że Pan Jezus cię skieruje na dobrą drogę. No i zapomniałem o tym, a trafiłem ostatnio na recenzję. Te, tego tłumaczenia Biblii, ona tam była dość dobrze, że tak powiem, oceniona, że to jest zupełnie inna bajka, inaczej się to czyta. Ja kiedyś czytałem Biblię, ale taką klasyczną Biblię tysiąclecia, no i tego się nie dało czytać. Natomiast to y, fajnie się czyta i mam już swoje przemyślenia. Na razie tam jestem chyba na Ewangelii według świętego Jana. Mam mieszane uczucia dotyczące różnych klimatów. Zaczynam wyrabiać sobie poważne zdanie swoje na, mój, na, na, na temat tego wszystkiego, co tam wyczytałem, no i zobaczymy, co się będzie dalej działo. <laughs> Ale bardzo powiem wam, że zajebiście mi się to czyta. Mam ją z reguły gdzieś pod ręką i tak, jak w chwila wolna, to sobie tam obczajam, żeby zobaczyć, wie, wiecie, no, o co kaman właściwie, no tak, tak, tak naprawdę. Czym to się różni od tego, co znałem z wcześniejszych moich lat, w których można było uznać mnie za chrześcijanina. Gruchowski. Chmielu, a Grzesiek. Bezpowrotne straty armii rosyjskiej koła wd ki wyniosło 16 tysięcy ludzi i około 300 pojazdów opancerzonych. Bloger Morozow popełnił samobójstwo. Tak, ten Kot Murc on się chyba nazywał. Miał taką ksywę. Wielokrotnie go. Słuchałem, czytałem, co on tam pisze. Natomiast co do samych strat rosyjskich, ja bym nie był zdziwiony, gdyby rzeczywiście one takie, takie były. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście aż taka liczba, bo to jest kolosalna liczba, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o AfDF, to jest bardzo duża liczba. 16 tysięcy samych zabitych albo ciężko rannych, strat bezpowrotnych. To jest kolosalna liczba. To jest więcej niż przez 10 lat wojny w Afganistanie. Tyle samo, ile przez 10 lat wojny w Afganie. Ale z drugiej strony, mniej więcej, no czytałem na ruskich telegramach. Dyskusję takich, wiecie, bardzo ekstremalnie prorosyjskich różnych blogerów wojskowych. Czekajcie. No. Mam nadzieję, że nic tam nie zerwałem. Dobra, nic. I oni, słuchajcie, piszą o liczbach od 13 do 18 tysięcy żołnierzy strat bezpowrotnych. I podobno jest tam, stra... znaczy, no, podobno, no, jak się to czyta, to tam jest naprawdę załamka z ich strony. Także. Tutaj może rzeczywiście to być racja. Natomiast, no, co z tego? Nie ma takiej liczby poległych Saudatów, która by spowodowała wśród decydentów Federacji Rosyjskiej jakiś moment zastanowienia się. Także. No, tam zaraz wrócę do paru komentarzy, ale tutaj jeszcze zobaczyłem: Kawalerzysta napisał: Przed Germanami byli to Celci. No, właśnie, cel, Celtowie, oni również należą do ludów germańskich, teoretycznie. Z tego, co tam czytałem, e, jeśli dobrze pamiętam, także te, te ludy żyły tutaj obok siebie. Część z nich wywędrowała do Afryki Północnej, część z nich wywędrowała na tereny dzisiejszej Rumunii, część z nich wywróciła na północ, wchodząc przez, przechodząc przez sam środek tych naszych ziem, kierując się wzdłuż Odry, potem w kierunku dzisiejszej Danii przez Półwysep Jutlandzki aż na Półwysep Skandynawski. Część z nich trafiła na Wyspy Brytyjskie, część z nich trafiła na tereny dzisiejszej Francji. Stąd na przykład też niektóre krainy historyczne we Francji noszą nazwę właśnie taką samą, jak te plemiona, które tutaj na terenach Polski dzisiejszej kiedyś tam mieszkały, mieszkali. I też wandali, wandale byli w Polsce. No tak, tylko że to nie należy tego wszystkiego mieszać. Wandalami nazywano wiele różnych z tych plemion. To była taka nazwa ogólna. Ale opowiemy sobie o tym. Ja to coś na ten temat nagram. miarę co powiesz o działalności kanału Porucznik Piotr Powałka i co tam, o co tam chodzi? Ja już wiele razy się wypowiadałem na temat kanału Porucznik Piotr Powałka. Jeden z naszych widzów tutaj na kanale służył jako podwładny porucznika Piotra Powałki. Porucznik Piotr Powałka który narzeka na beton w wojsku, sam był betoniarzem, sam był przedstawicielem totalnego trepiarskiego betonu i był fatalnym dowódcą. Kariery tą w wojsku nie zrobił, no bo jest porucznikiem rezerwy, czyli nie był jakimś wybitnym oficerem. Służył w, w Zmechu, w Złocieńcu i jest szkodnikiem na sieci. Dlaczego jest szkodnikiem? Ja nikomu nie bronię mówić swojego zdania na temat tego, jak jest w wojsku, co jest złe, co jest dobre, naśmiewania się tam z różnych rzeczy i tak dalej. Natomiast jeżeli robi to, były oficer wojska polskiego, no to wiecie, no, strawę własne gniazdo. No ale dobra, ma prawo do tego. Natomiast jeżeli robią to w mundurze, oficera wojska polskiego i pieprzy przy tym w niektórych filmach bardzo kontrowersyjne rzeczy, uderzające, słuchajcie, w... uderzające w państwo polskie, szkodzące państwu polskiemu, no to dla mnie on jest szkodnikiem i jego bytność cały czas w niezmienionej formie. Na kanałach internetowych wbytność jego w mundurze. Ja wiem, że on ma tam, nosi yy, znaczek rezerwy, czyli że jest żołnierzem rezerwy, ale ludzie, którzy nie znają się na tym, nie wiedzą, że to jest żołnierz rezerwy a, i odbierają jego wypowiedzi wielokrotnie tak, że mówi to przedstawiciel armii. Wiele razy się z tym spotkałem i jego działalność jest ekstremalnie szkodliwa. A poza tym, słuchajcie, dziwię się, że jeszcze państwo nie zareagowało na to. Jeżeli tu są wielbiciele powałki, to mogą mu to przekazać. Ja mam takie zdanie na jego temat. Państwo powinno zareagować. Przede wszystkim Ministerstwo Obrony Narodowej powinno odebrać mu możliwość występowania w mundurze, bo on łamie tutaj przepisy dotyczące występowania w mundurze rezerwy łamie tutaj obowiązujące prawo, powinni mu zakazać występowania w mundurze, występowania jako członek sił zbrojnych, czy były członek, czy członek rezerwy sił zbrojnych, a wręcz według mnie powinno przeciwko niemu zostać wytoczone postępowanie ze strony żandarmerii wojskowej, czy tam prokuratury wojskowej, no bo on jest szkodnikiem. Takich ludzi należy momentalnie doprowadzać do porządku. To jest szkodnik. Jeżeli byłby Pietrkiem powałką, który ma takie zdanie że sobie siedzi pierdzieli swoje, że tam powiem mądrości, że tak powiem mądrości, to niech sobie siedzi i pierdzieli swoje mądrości, ale niech nie występuje w mundurze. To jest absolutny skandal. Skandal. Co on tam może takiego? Ja nie będę teraz jego kanału oglądał, ale po prostu mi się, aż mi się Uch, mam odruch, wiecie. Jak go widzę i słyszę, czasami ktoś mi podrzuci jakiś filmik, to mi po prostu um, Jasny wój strzela. I najgorsze jest to, że widzicie, dwa dni temu rozmawia z dowódcą Wojsko Obrony Terytorialnej. Co to kurna ma znaczyć? Jak gościu, który... I tutaj rozmawia bez munduru, wiecie. Jak gościu, który tak sra na armię, hmm, mówi hmm, ostatnio się i tak troszeczkę, że tak powiem, uspokoił, ale to nie ma prawa do tego, żeby na kontrowersyjne tematy szkodzące wypowiadać się hmm, w mundurze Wojska Polskiego. Jak się odwołać od obowiązkowych ćwiczeń wojskowych i tak, tak. Dobra, to jeszcze jest tam. Jak wygląda polska armia, wesołe dziewczynki z TikToka, yy, jakieś kury, na... ale to jeszcze nie jest to. Tutaj kiedyś jakieś teksty wrzucał o LGBT, wiecie, yy, niekompetencje, patologie w wojsku. I on występuje, mówiąc o takich rzeczach, w mundurze wojska polskiego. Poczekajcie. Wojsko chce odbić TVP. Wiecie no, kurna Mać, no takie rzeczy. Żołnierze nie ufają Błaszczakowi. Angażuje się w polityczne różne spory występując w Mundurze Wojska Polskiego. Na przykład. Angażuje się w spory światopoglądowe występując w mundurze jako oficera Wojska Polskiego. Zachęca i pokazuje sposoby, jak uniknąć obowiązku służby wojskowej, jako oficer Wojska Polskiego. Wiecie? Świadczenia na rzecz wojska. Armia może zabrać ci nieruchomości i pojazdy. No kurna. Ja wiem, że są takie przepisy, ale on to robi wyłącznie dla zasięgów. Przerażona twarz na miniaturce. O Jezus, wiecie. To jest pajac i szkodnik. Być może miałbym o nim inne zdanie. Gdybym nie wiedział o tym, jakim był dowódcą wzmechu w złocieńcu. A dowiedziałem się tego od jego jednego bezpośredniego podwodnego. A w ostatnim czasie dowiedziałem się od jednego z jego mm, kolegów oficerów ze Złocieńca, kim właściwie i czym był Piotrek Powałka. I wiecie, mnie kompletnie nie dziwi to, że taki gościu jest tolerowany i on sobie siedzi i pierdzieli. znalazł sobie niszę, natomiast ja się nie dziwię, że on jest tolerowany, dlatego że pamiętacie, no ja takich gości to wielu, wielu znalazłem, którzy nawet z prezydentami się ściskali, będąc szkodnikami i występując chociażby na przykład w mundurze czy odznaczeniach, do których nie mieli prawa, nie? Także w skrócie rzeczy uważam pana porucznika Piotra Powałkę za szkodnika i powinien przestać występować w mundurze oficera wojska polskiego. Wikingowie mają pochodzenie germańskie, ich wyparcie na tereny skandynawskie są skutkiem przybycia Słowian w czasie wędrówki ludów. Też nie do końca, bo ci akurat, którzy wyruszyli na północ, ci, którzy wyruszyli z okolic dzisiejszej Małopolski, te plemiona, które wyruszyły właśnie tam poprzez Wietlandię i Danię, to według... Jeśli się nie mylę, to było w sagach norweskich zapisane, w sagach skandynawskich zapisane, oraz pisał o tym e, jakiś kronikarz cesarstwa rzymskiego, to oni wracali do swojej ojczyzny po 300 latach mniej więcej, tutaj na naszym terenie. Oni, tu, oni wracali tam, oni stamtąd pochodzili wcześniej. Nie, nie, tutaj to nie jest ta książka. Michał Kuźnierz, Słowiańskie Demony i Mrocznowieki. Książka, o której ja mówię, jest napisana przez doktora, który się habilitował z tematów historycznych, właśnie z czasów wczesnego, średniowiecza i wcześniej. I przede wszystkim jest oparta na źródłach naukowych i na źródłach historycznych, także to nie są żadne bajki. Miru, a propos naszej dawnej historii, jakie masz zdanie o kontaktach Rzymian ze Słowianami, że podobno bursztynowy szlak biegł przez Kalisz, znany wtedy Kalisja? Podobno to fake. Dlaczego fake? No, przecież akurat sprawa bursztynowego szlaku jest bardzo mocno znana. Bursztyn nie tylko pojawiał się w Cesarstwie Rzymskim, ale również pojawiał się w starożytnych Indiach, gdzie do starożytnych Indii według zapisów kronikarskich i śladów pozostawionych na inskrypcjach właśnie, chociażby na różnych hinduskich zabytkach, na przykład wykonanych z Bursztynu, do, tam trafili kupcy właśnie z rejonów dzisiejszej Polski. Natomiast Bursztynowy Szlak to była normalna sprawa. No, jeżeli chodzi o same legiony rzymskie, no to legiony rzymskie dotarły e, właściwie rzut beretem, bo raptem w, Dwa dni drogi, dzień drogi od, od dzisiejszych granic Polski, yy, znajdowały się, który to był legion, to nawet miałem gdzieś zapisane. Opowiem Wam to, jak będę mówił o tych, o tych rzeczach w filmie związanym z historią. Jeden z legionów rzymskich, yy, nawet wiadomo kto nim dowodził numer tego legionu szlak bojowy dotarł właśnie na terenie dzisiejszej Słowacji. Oni byli i zresztą mieli w planach przeprowadzić prawdopodobnie zwiadowcy rzymscy przekroczyli gdzieś, chociażby czy Przełęcz Dukielską, czy tego typu rejony, i gdzieś na pewno tutaj w tych rejonach się rozglądali, gdyż jak ten Legion dotarł, nie pamiętam w tej chwili, który to był wiek, to był prawdopodobnie trzeci, czwarty wiek. Naszej ery, z tego co pan. Tak mi się wydaje, że tak było. Bo jestem w tej chwili chyba na V wieku. To e, oni musieli zbadać sprawę. Oni wcześniej mieli wielokrotnie do czynienia z ludami, które mieszkały tutaj. Z plemionami, tymi, które mieszkały na terenie pomiędzy Odrą a Bugiem. E, mieli do czynienia w ten sposób, że po prostu te plemiona ich atakowały i były wielkie wojny toczone. Kilkaset lat wcześniej, w pierwszym stuleciu po urodzeniu Chrystusa, w drugim, były wojny, które skończyły się potem de facto wymuszonym sojuszem pomiędzy Rzymem a tymi państwami. Te państwa, znaczy państwa, trudno powiedzieć państwa, te plemiona. W każdym razie, do, królo, w jednym z, jednym, z tych, jednym z tych plemion, na czele tego plemienia stał król, który tak był opisywany w Oczywiście nie w tym znaczeniu jak królowie potem w średniowieczu, ale tak było opisywane w rzymskich różnych historycznych pismach. I oni byli ci, goście stąd byli na tyle mocni, że oni tam konkretny wpierdziel spostrzeli Rzymianom. Ale sytuacja się potem odwróciła, w szczególności, no tutaj, te, można powiedzieć, potęgę tych ziem spowodował najazd, czy zniszczył najazd Hunów. Najazd Hunów, który praktycznie cały ten rejon dzisiejszej Lubelszczyzny, dzisiejszej Ukrainy, Lubelszczyzny, dzisiejszej Małopolski praktycznie wyludnił, wyludnił po prostu, no wiecie, uciekali potem ci, którzy przetrwali, uciekali przed tymi straszliwymi Hunami i się tam poprosili Cesarstwo Rzymskie o ochronę, prawda? Dużo by na ten temat mówić. W każdym razie no, opowiem Wam o tej książce i będę Wam ją polecał. Jeśli chcecie szukać kontaktu Słowian, to z Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim. Nie tylko z Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim, dlatego że również te wspólne, że tak powiem, na pierdzielanki. No, umówmy się, nawet chociaż Słowian, no to właśnie. Wiecie, Słowianie to się pojawili u nas dopiero w V mniej więcej wieku, iv v wieku. Natomiast ci ludzie, którzy zamieszkiwali od Odry do dzisiaj, od Odry do Bugu, no to oni się pojawiali w Rzymie, nawet w samym Rzymie się pojawili. Bardzo mocno tu istniało, bez mała 100 lat, jeśli dobrze pamiętam. Także. Michał, moja żona ma insulinę oporną, bierze zastrzyki. No ja się właśnie zwróciłem do lekarza o to, ale jak trafiłem na jakiegoś konowała, który stwierdził, że zastrzyki mi niepotrzebne. Tak no, ja to nie rozumiem. Dobry wieczór. Gdzie Pana Dziadek był oddelegowany w czasie wojny i na jakim kierunku walczył? Bo pan coś wspomniał o tym, że atakowało go słowackie wojsko. Mój dziadek tuż przed wybuchem II Wojny Światowej, jako że on był żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza, wcześniej praktycznie całą służbę odbył na granicy wschodniej, na Polesiu, w okolicach rzeki Prypeć, jeśli się nie mylę, tak. Jak gdzieś mniej więcej no, dzisiejszy, dzisiejszy Czernobyl, o tamte rejony. Tam gdzieś dziadek służył, wcześniej przez. Mam spisane dokładnie, w jakich jednostkach. Natomiast w 1939 roku został oddelegowany ze swoim pododdziałem jako SAPER do jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza, która stacjonowała w pobliżu przełęczy Dukielskiej I wrzesień 1939 roku zaskoczył mojego dziadka na przełęczy Dukielskiej I tam Mój dziadek został ranny i wzięty do niewoli w wyniku tego, że wpadli w zasadzkę. Pluton, którym dowodził mój dziadek, wpadł w zasadzkę. Tam również walczyły jednostki słowackie dość intensywnie w tamtym rejonie. Tak, Słowianie potem się rzeczywiście, sporkopiusz z Prokopiusz Cezarei wspominał na jazdy Słowian z VI wieku. Oni się potem zaczęli mocno ruszać, ale ja jeszcze nie jestem na tym etapie tej książki. Na razie jestem, jak przyszli tutaj w te nasze okolice i zaczęli tutaj robić swoje porządki, czyli zaczęli od nabijania na pal tych wszystkich, którzy im się sprzeciwiali, eee, byli konkretni goście, wiecie. Natomiast byli o wiele mniej zaawansowani technologicznie niż plemiona, które były tutaj wcześniej, niż te plemiona szeroko pojęte, plemiona germańskie. Dlaczego mówimy o tych plemionach, które mieszkały na terenie dzisiejszej Polski, że były to plemiona germańskie? Dlatego, że ich mówili, mówili oni językami, e, oczywiście były różne plemiona: były plemiona celtyckie, były plemiona germańskie, dlatego, że one mówiły językami z, z rodziny języków germańskich to ten sam język, który potem był używany na Wyspach Brytyjskich, między innymi. Na, w rejonach bardziej takich, jak dzisiejsza Warmia i Mazury, były też plemiona ugrofińskie, pochodzące gdzieś tam z tamtych, które potem się przyniosły gdzieś tam właśnie bardziej w tamte rejony, ale też stamtąd wcześniej zawędrowali. Natomiast, wiecie, no, Biskupin przecież to nie jest prasłowiański gród, nie? <laughs> wiecie, o co chodzi. Tu jest trudno rozgraniczyć, bo czy mówimy o Słowiań... o... Tak samo jak mówimy, że ktoś jest Słoweninem, to chodzi o miejsce, w którym mieszkał, czy chodzi o język, prawda? No bo jeżeli mówimy o miejscu, no to wcześniej tu nie było Słowian, przed IV, V wiekiem. Natomiast jeżeli chodzi o język, byli Germanie, ale znowu jeżeli chodzi o umiejscowienie tego wszystkiego, no to wiecie, no. <ścoughs> czy to jest akurat takie... Ważne. De facto wychodzi na to, że Ech... właśnie z naszej strony, z tych ziem tutaj, bardzo wiele nowych narodów, można powiedzieć, przyszłych państw, było stworzonych przez potomków tych ludzi, którzy wywędrowali u nas. Przecież właśnie całe te ruchy związane po najeździe Hunów, no to mówię wam, no u nas były plemiona, które na przykład Longobardowie, no jeśli się nie mylę, którzy potem nazwa, kojarząca się chyba wszystkim, prawda, z Francją, prawda, Weneci, no, przyjmuje się, że Wenecja, nazwa Wenecja, tego miasta we Włoszech, również pochodzi od tego, że oni tam się przenieśli, I oni byli jednymi z tych, którzy założyli tam pierwsze, jakieś bardziej poważne osady tych najeźdźców z północy, prawda, no, żeby na ten temat mówić, ja jeszcze nie jestem bardzo obcykany, bo ja tą książkę czytam dopiero. Ale postaram się przygotować i parę ciekawostek wam powiedzieć i polecić wam tę książkę przede wszystkim. Na razie nie będę zdradzał, jaka to jest książka. Czy Nowy Testament to Ewangelia? To są Ewangelie plus tam te listy wszystkie, jakieś tam do Koryntian i innych. Mielu jak kupujesz klatkę, to od razu z wyciągiem na wolny ciężar góra dół. <laughs> ja biorę taką porządną będziemy chcieli, tylko musimy najpierw jakąś kasę wytrzepać, no. No ale zobaczymy, ja w tym roku mam, wiecie, okrągłe pięćdziesiąte urodziny w maju, także może <laughs> chcielibyśmy to wcześniej zrobić, nie? Wiecie, coś się pali w policach koło Szczecina. Widać ogień z kilku kilometrów. Uuuu. No tego się Bałtuszk. Mm -mm. e, nic na razie nie widzę. Nic na razie nie widzę żadnych tutaj takich informacji. Policja, poczekajcie, jeszcze tu wpiszemy. chodzi policja <laughs> polska pożar. No. nie ma nic nie widzę takiego co by tam mówiło coś o tym że tam jest jakiś pożar w tej chwili także Lach Anonim. Pytanie, czy, jeśli doszłoby do jakiegoś incydentu w kraju uznanego za atak terrorystyczny Rosji, czyli, a, że incydentu w Polsce i na podstawie tego wysłania na Ukrainę tylko polskich żołnierzy bez US Army, czy będzie to zdradą stanu? Eee, uznanego za atak. Czy... Powiem tak, myślę, że nie ma tutaj, w... wiecie, na ten temat można. To by było bardzo nierozsądne działanie. Bardzo nierozsądne. Poza tym, takich rzeczy się nie robi bez uzgodnienia z sojusznikami. Uważam, że to by było głupie. Według mnie najważniejsze dla Polski jest to, żeby Polska do ewentualnej wojny, gorącej wojny weszła. No, jak najpóźniej, a najlepiej, żeby w ogóle do tej wojny nie musiała wchodzić, tylko żeby inni za nas walczyli, a my powinniśmy tylko i wyłącznie odnosić korzyści z tej wojny. Celtowie nie są germanami. Ja nie mówię, że są germanami, ale celtowie mieszkali na tych terenach, tutaj, gdzie mieszkali germanie, Ru rudy ugrofinskie i celtowie na terenach Polski. I nie tylko oni, to, to wiele różnych na przestrzeni lat, dlatego mówię, to jest tak temat szeroki. Są niektóre plemiona i kultury, które nawet zapomnę, odpłynęły gdzieś w dalekie wieki. Bardzo często mylnie są. O Jezu, co ja zrobiłem? Bardzo często... Wyłączyłbym live'a przed chwilą. Bardzo często mylnie są przypisywane, po prostu mieszane są nazwy, mieszane są losy danych władców, danych plemion. Ale zaraz tak. Tak, no co to wie, jeżeli chodzi o tereny dzisiejszej Polski, no to głębokie południe na, na granicy właściwie Karpat, tak. Chociaż widzicie, no według danych różnych historycznych z tej książki oni by mieszkali nawet w okolicach dzisiejszego lubelskiego również. Grupa ludów indoeuropejskich wydzielono na podstawie kryteriów językowych. I oni w, pochodzą między innymi no z tych samych bo Słowianie zdaje się również to są te, ta sama grupa językowa mniej więcej, tak? Tak może mi się wydawać. A może mi się wydaje tylko. Widzicie, dlatego, że kurna jestem jeszcze za wcześnie w tej książce. W każdym razie tam jest wszystko ładnie wyjaśnione. Tak, Słowianie to również grupa w obrębie ludów indoeuropejskich. No. Jakbyś odczytał słowa hołowni, że zrównamy Putina z ziemią. Hołownia to głupek jest. No, co ja mogę więcej powiedzieć? Koleś, który płacze nad konstytucją, piszczy i w ogóle no, będzie tutaj. On będzie. Gdyby on sam. Jego żona będzie prędzej zrównywać Putina z ziemią, bo jest pilotem sił powietrznych, bojowym. Powałka jest szkodnikiem, ale coś mu udowodnić byłoby trudno. Łamie cały czas, występując w mundurze, łamie, prze, ja, na te, mówiąc na tematy polityczne i kontrowersyjne tematy społeczne łamie przepisy dotyczące noszenia munduru przez oficerów, e, przez oficerów e, rezerwy wojska polskiego. Emeryt wojskowy nie podlega, już pod rząd Emery wojskową i jest zwykłym cywilem. A gówno prawda, jeżeli chodzi w mundurze rezerwy, to podlega pod. E, Żandarmerię wojskową i podlega pod przepisy Ministerstwa Obrony Narodowej regulującej sprawy dotyczące występowania w mundurze. On w ogóle powinien również wystąpić o pozwolenie na występowanie w mundurze poza uroczystością. Podczas uroczystości może występować i jakichś tam oficjalnych rzeczy, ale tak sobie chodzi w mundurze, nawet tak markę przypiętą, no to są to pewno obwarowania konkretne przepisami, żeby kiedy to można robić, a kiedy nie. Szeregowy Nameczek moduje się na rozkaz. Dzięki za wsparcie Tytus. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału. Bo Tytus wyprztyka się z całych, ze wszystkich swoich oszczędności. Tak, 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 tak. Szkodnikiem dla wojny, która jest w Młonie. Zwalczasz wojny i tyle. On sam był taką wojnią. No, i ten kretyn, kurna, jak ja wiecie co, facet, weź się, rozpędź, walnij barana w ścianę, naprawdę, był, to jest żenujące, kurno. Nie rozumiesz, co się do ciebie mówi. Sam jesteś byłym wojskowym, gadasz o polityce, o kimś mówisz, że jest szkodnikiem, bo robi to samo. Pieprznij se barana w ścianę, głąbie. Gdybym występował w mundurze z oznaczeniami wszystkimi stopnia i przydziału i tak dalej, to bym nie mówił o polityce. Przede wszystkim. Szkury na takich kretynów to już naprawdę mam podziurki w nosie. Jeszcze raz z siebie zrobisz tu idiotę, kurna, to cię wypieprzam i nie będziesz miał powrotu tutaj na, te, na czat. Bo już jesteś żenująco męczący. Kurna, skąd to wypełza takie... Wikingowie to nie narodowość, tylko funkcja. No tak, to, to nie fu nawet nie funkcja, tylko zawód iść na wiking, prawda? Sam wielokrotnie to mówiłem, ale jak powiesz wikingowie, to mniej więcej wszyscy wiedzą, o co chodzi. Hej, Chmielu, o co, co sądzisz o kanale... <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Nie w tą rurę. <laughs> co sądzisz o kanale zero? Muszę sobie popić. Co sądzisz o kanale 0 i osobach, które tam występują? Co sądzisz o tym, że Wolskiego zapraszają na ten kanał? Wolski to zaraz wyskoczy wiecie, no z każdej szuflady może wyjść. Akurat no zapraszają go, no, no to nie go zapraszają. zapraszają. No, ja mam mieszane uczucia co do wolskiego, tak jak mówią się na sprzęcie, zna, ale tam jego przewidywania różne, wojskowe dotyczące sytuacji jakichś większych strategicznych czy międzynarodowych, rzadko kiedy się sprawdzają. Natomiast jakie jest moje zdanie na temat kanału Zero? Uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka się wydarzyła na YouTubie od długiego, długiego czasu. Nie oglądam wszystkiego, wiecie, no nie oglądam tych kur na TD w jakichś tam mm, poranków takich, gdzie tam występują te laski, bo to jest tam kiedyś włączyłem na chwilę Jezus Maria, ale mają bardzo dużo wartościowych programów ciekawych i pokazują jak powinna wyglądać yy, dyskusja na różne tematy. To, że robią dobrą robotę, to przede wszystkim świadczy o tym to, że srania na temat Stanowskiego i kanału zero dostają tuskoidy i te wszystkie, że tak powiem, wyznawcy Donalda Tuska. Oni po prostu. Za... Oni doprowadzą do zniszczenia kanału zero. Założycie się, będą go zgłaszać non stop aż ten kanał przestanie istnieć. Eee, takie jest moje zdanie. Oczywiście są różne wpadki, wiecie, w, no, w kanale Zero są różne niepotrzebne rzeczy. Natomiast y, oni zrobili już tyle dobrego dla dyskusji pomiędzy y, obywatelami w Polsce i y, tyle dobrego zrobili dla y, pokazania, że można się spierać y, we w miarę kulturalny sposób. Y, że już samo to, no to tutaj naprawdę czapki z głów. Stanowski jest biznesmenem. Będzie wrzucał kontrowersyjne różne rzeczy, będzie mówił rzeczy kontrowersyjne, natomiast mam to gdzieś. Ważne, że kontent, jaki ten kanał wnosi, w dużej mierze 70% kontentu kanału Zero bardzo mi się podoba, bo jest po prostu to wszystko bardzo ciekawe. Nawet jeżeli się nie zgadzam z kimś, nawet jeżeli nie zgadzam się. Z niektórymi ludźmi, którzy tam występują w kwestii ich poglądów. Bo tacy ludzie tam występują, którzy po prostu jak, mają poglądy kompletnie inne niż moje, I aż mnie odrzuca. Ale lubię słuchać, co mają do powiedzenia, jak się spierają, dlatego że. Tam nie ma na przekrzykiwania się. Teraz ja mówię, ja panu nie przerywałem, i tak dalej. I to mi się bardzo podoba. Dzięki temu. Ubudubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, panie Jarząbek. Tytus. Dziękuję ci jeszcze raz, Tytus. No, na twoich barkach widzisz tutaj, nie tylko na twoich, ale przede wszystkim dzisiaj, aż muszę zobaczyć. No nie tylko, przepraszam, bo jeszcze był Tabdis, Artur, Paweł. No tak, tabdis, Ar Artur, Paweł, a potem już tylko ty, ty tu zdozo, Na twoich barkach to spoczywa wspieranie dzisiaj kanału i mojej skromnej osoby. <laughs> w mielu nie żyje Tomasz Komenda. No wiem, że nie żyje, widziałem, że zmarno, ale to jakby to nie była postać z mojej bajki, no. <laughs> Pum, pum, pum. Słowianie, e, pojawienie się Słowian w Europie nie jest sprecyzowane. Historycy obecnie celują między trzeci wiek a trzeci, przed naszą erą, a trzeci wiek naszej ery. Nie, no to jak? Znaleziska archeologiczne przeczą tej tezie. No chyba, że po, oczywiście mogli się pojawiać jakoś tam piersi e, w jakichś tam w śladowych ilościach, natomiast masowy napływ tych ludów no, słuchaj, skoro są znaleziska z 4 v wieku osad tzw. słowiańskich, w których datowane na podstawie badań tych drewna, prawda, i to węglowe jakieś tam badania, to alala, datowane są na 4-5 wiek, a na przykład widać, że oni nie znali wtedy garncars koła garncarskiego, a wcześniejsze znaleziska świadczą o tym, że było koło garncarskie na tych ziemiach powszechnie znane i używane w stylu zresztą rzymskim, co może świadczyć o tym, że to, ten wnalazek z Rzymu przyszedł no to wydaje się, że jednak e, świadczy to o tym, że oni przyszli jednak później. Poza tym ta e, może tutaj być mylone to wszystko, że w pewnym momencie być może ci późniejsi kronikarze nazywali, mianem Słowian, również tych, którzy występowali wcześniej na tych terenach. Natomiast ci, którzy przyszli właśnie ze wschodu, wydaje się, że pojawili się dopiero dopiero później, czyli właśnie w czwartym, V wieku. Ale pff, mówię, ja jestem w trakcie dopiero czytania tej książki, nie widziałem aż takiego, to jest bardzo duży rozstrzał, no sześć wieków, od trzeciego, przed naszą erą, do trzeciego naszej ery. Wędrębniły się na przełomie... Osadnictwo. Właśnie. Wielka ekspansja Słowań, Słowian. Piąty. Najpierw tak. W trzecim wieku, przepraszam, w czwartym wieku nastąpiła z powodu różnych takich Wam mówiłem, rzeczy, wielka ekspansja, wielka wędrówka ludów germańskich, które z tych naszych terenów zaczęły się roz... rozprzestrzeniać po Europie. Natomiast mniej więcej 100 lat później zaczął tutaj się napływ właśnie ludów słowiańskich ze wschodu. To tak pomieszana sprawa, że... ale opowiem o tym, opowiem o tym w filmie. Natomiast tam dość jasno archeologiczne badania wykluczają możliwość, żeby oni tutaj byli wcześniej niż, kurde, w III wieku. No. Chyba, że o czymś nie wiem jeszcze. Seltowie byli najbardziej zaawansowani z tych plemion. Zależy w jakim w czym, ale rzeczywiście najbardziej zaawansowane chociażby garncarstwo czy rzeczy związane ze zdobnictwem, a to jeżeli ludzie mają czas na to, żeby robić jakieś rzeczy związane ze zdobami, czy z przedmiotami codziennego użytku, które ozdabiają, prawda, to znaczy, że mają na to czas, czyli znaczy, że radzą sobie ze swoim życiem i przeżywalnością. I czyli, że są dość zaawansowani. No oni choćby dlatego byli bardziej zaawansowani, dlatego że jednak mieszkali, jeżeli mówimy o terenach dzisiejszej Polski, to celtowie przede wszystkim mieszkali w rejonach południowych, przez to mieli o wiele większą styczność z Cesarstwem Rzymskim. I stamtąd właśnie wiele do nich napływało również wzorców różnych i wynalazków i tego typu rzeczy. Ale to o tym sobie będziemy gadać. Słowianie pochodzą ze Słowenii albo innej Słowacji. No, no nie. Mielu z tego, co mówisz, to wychodzisz dla pół Europy, to nasze ziemie są swoistą kolebką. No tak, ale co było wcześniej jeszcze, prawda? Natomiast wiecie, sam, sam byłem przyzwyczajony do takiego obrazu, że było cesarstwo rzymskie, a gdzieś tam była Germania, prawda, za, za lasami, prawda? I za ciemnymi lasami, ciemnymi rzekami i była Germania, a potem niewyobrażalne chamstwo i ja rzeczywiście, no człowiek słyszał wiedział gdzieś o jakimś podboju, kurna gdzieś tam o wandalach o... ale jakby nigdy to nie potrafiłem sobie tego ułożyć, co, gdzie, w jakim miejscu no i zawsze jednak u nas nasi historycy i badacze przeszłości ze względu na naszą ciężką wspólną historię pomiędzy Polską a Niemiecką bardzo zbraniali się przed tym całym obrazem świadczącym o tym, że te ludy, które mieszkały tutaj od nas, u nas, to były ludy ze względu na właśnie przydział językowy, ludy germańskie. Prawda? Natomiast no co, no, jeżeli tak mówimy, no, na tej zasadzie jakby to powiedzieć, Stany Zjednoczone są tutaj też dobrym przykładem, no. Czy ktoś, kto mieszka w Stanach Zjednoczonych teraz, nie jest Amerykaninem? No jest, nie. Natomiast tysiące lat temu, a nawet nie, no nie, akurat w Stanach Zjednoczonych to nawet nie tysiące, ale kilkaset lat temu, tam mieszkały zupełnie inne ludy, z inną kulturą, z innym poziomem rozwoju, prawda? Co też jakby ich nie przekreśla. Chociaż Amerykanie tam napływający z Europy ich poprzekreślali, tak dosłownie. Także. Także tak, bardzo ciekawy temat. Jest kurde. No proszę, 45% Polaków mówi tak dla powszechnej służby wojskowej, przeciw tylko 35% za interium. No Ale to jest zupełnie dla mnie zrozumiałe. No 45% tych Polaków, no, którzy mówią tak. To są ci, którzy albo już służyli w wojsku, albo już nie będą podlegać pod obowiązek powszechnej służby wojskowej. A 35% to są ci, którzy są w wieku przedpoborowym albo w wieku poborowym. Ja osobiście jestem wielkim przeciwnikiem wielkim przeciwnikiem obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. Oczywiście trzeba produkować rezerwy, ale nie powinno to wyglądać tak jak dawniej. Chyba, żeby to była powszechna służba trwająca góra trzy miesiące, która by polegała na podstawowym przeszkoleniu i wyodrębnieniu tych ludzi, z których można zrobić w przyszłości w razie czego dobrego żołnierza. Ale to musiałaby być służba powszechna, czyli taka, od której nie można się wykpić. Nawet jeżeli ktoś nie ma nogi, powinien służyć, bo nie musi przecież. Może siedzieć przed komputerem jako żołnierz. Prawda? <grymny> Dobra, Robert, jesteśmy indoeuropejczykami, a ruskie to etruskowie. Etruski. <grymny> Etaruski. Tak, ale to tak pro, propagandyści Turbosławian mówią nie no wiecie, tutaj ja już zdążyłem, mówię, ja jestem teraz przy piątym wieku i tam zdążyłem naprawdę sporo już poczytać o sarmatach o, o właśnie hunach o wandalach, gotach którzy przecież też tutaj stanowili um, bardzo duży duży żywioł ludzki na tych terenach dzisiejszych, na dzisiejszej Polski, ale rewelacyjne. O niektórych znaleziskach archeologicznych nawet nie słyszałem wcześniej. Ja sobie sprawdziłem, że rzeczywiście są. Właśnie jak takie medale z kampanii jakiejś w, 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 w rejonie dzisiejszego Iraku. To jeszcze w czasach tam z drugiego wieku naszej ery, nie? Albo właśnie wazy z północnej Afryki. Albo naczynia robione już u nas, na naszych terenach, ale zdobione na sposób rzymski. Prawda? Bardzo ciekawe rzeczy. Powałko już wspominał, że dostał wezwanie od żandarmerii. I bardzo dobrze. Dobra, już tego Bartka już nie jestem w stanie słuchać i czytać. Patrzę! Problemem jest to, że nasi przodkowie nie zostawili źródeł pisanych. No, może jej zostawili, ale gdzieś te źródła, jeżeli zostawili, to gdzieś znikły, prawda? Gdzieś znikły gdzieś w dawnych czasach no niestety w... no nie będę zresztą tutaj opowiadał turbo słowiańskich głupot, ale kiedyś czytałem jakiś artykuł w jakiejś poważnej prasie, że niektórzy podejrzewają, że po prostu, że było pismo, pismo runiczne też w Polsce, cały alfabet runiczny słowiański, który był zbliżony do tych alfabetów do starego fotarka i nowego fotarka czyli tych alfabetów, którymi posługiwali się mieszkańcy krajów nordyckich, ale nie wiem, czy to jest prawda. Nie ma żadnych, konkretnie żadnych dowodów. Jaka by nie była historia naszych ziem, Mieszko i jego przodkowie też kręcili biznes na handlu niewolnikami, napadając na sąsiednie plemiona. Oczywiście i w Przede wszystkim, no my byliśmy znani z tego, że byliśmy doskonałymi handlarzami niewolników i bardzo często niektórzy twierdzą, że sama nazwa Słowianie to pochodzi od słowa sklaw, czy sklawę, czyli niewolnik, ale nie ze względu na to, że Słowianie byli bardzo popularnymi niewolnikami, choć również, też pamiętacie, nagrałem parę filmów o tym, jak no, słowiańscy niewolnicy kiedyś pouwalniani na przykład w muzułmańskim, no, muzułmańskim półwyspie iberyjskim zakładali swoje państwa muzułmańskie, ale w każdym razie byliśmy po prostu no, takimi, tak jak teraz są Chiny, prawda? jeżeli chodzi o handel światowy, to my wtedy byliśmy takimi Chinami, jeżeli chodzi o niewolników i to trwało bardzo długo, nawet już po chrzcie Polski, zachowały się jeszcze pisma, już potem skargi, tylko nie pamiętam, już nie chcę teraz spalić żony, którego naszego władcy, która pisała do papieża, żeby powiedział coś mężowi, bo on nadal łapie tych chrześcijan i wysyła nie, jako niewolników gdzieś tam, także także tak. To było powszechne, no słuchajcie, no, no, to, to był majątek no, niewolnik i to trwało do, bardzo, bardzo długo. No. Muszę na to odpowiedzieć. Jak ci się wydaje, bo to ja zawsze będę odpowiadał na to pytanie, bo ono się już tu pojawiało wielokrotnie. Słuchajcie. Jak ci się wydaje, czy Polska zostanie wypchnięta w wojnę? Jak ci się wydaje, czy wojsko się zbuntuje i nie będzie chciało jechać pomagać banderowcom? Jak już to się pisze, banderowcom? Czy społeczeństwo się nie zbuntuje? Jakie masz? Pewnie przemyślenia. Polska się pisze też z wielkiej litery. A poza tym. Polska ma być wepchnięta w wojnę? Kto kur na maczną wojnę rozpoczął? Kto nam grozi atakiem? Kto mówi, że za trzy dni ruskie czołgi będą w Warszawie? Kto nam mówi, że Warszawa to jest stare rosyjskie miasto? Polacy to mówią? Amerykanie? Czy kury na kasapy? Ogarnij się człowieku. Czy się wojsko zbuntuje. Nie będzie chciało jechać pomagać banderowcom. Proponowałbym się najpierw poprawnie wysławiać po polsku, potem poczytać trochę książek historycznych, identyfikować wroga prawdziwego i tego wewnętrznego, i tego zewnętrznego, a potem pieprzyć takie głupoty. Polska zostanie wepchnięta w wojnę. Wojna już trwa. Kwestia jest tylko tego typu, żeby Polska do tej wojny militarnie przystąpiła jak najpóźniej. Po prostu wojna już trwa. Jeśli nie zasadnicza służba wojskowa, to co? No to tam już wspominałem. Wspominałem już mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Ja bym przede wszystkim postawił jednakowość na armię ochotniczą z zaciągu, a przede wszystkim bym właśnie po to, żeby ta armia nie miała problemów z ilością ochotników. Postawiłbym na, na to, że służba wojskowa powinna stwarzać bardzo wiele bonusów za to, że się służy. I tutaj dochodzimy do Roberta Heinlena, prawda, i praw obywatelskich. No ale na razie to jest pieśń przyszłości. E, uważam, że osoby. E, możemy z drugiej strony zrobić coś takiego jak w Szwajcarii, czyli coś podobnego do Szwajcarii, czyli powszechny obowiązek obrony. Ale ci, co nie chcą, nie muszą służyć. Muszą spełnić tylko jeden warunek: muszą płacić wyższe podatki do końca życia. Na przykład 5% podatku dodatkowego za to, że nie służyli w wojsku ani nie brali udziału w ogóle w systemie obrony państwa. Wtedy nie ma problemu. Mielu, wybieram się do Polski we wrześniu, więc będziemy musieli się spotkać twarzą w twarz. Na parę godzin. No, kurde, zajebiście. Daj znać wcześniej, żebym nie wyjechał na muszaki. Mm -mm. Czy ten tatuaż podszyją to nowe dzieło? Nie, już go mam z rok czasu. To takie o. Ło. Drzewo życia. Mm -mm. Panie Chmielu, nie wiem czy pan Wiale, kolega Bartek nie jest przygotowany do zajęć dzisiaj. Właśnie go drugi raz wywaliłem. No ale trudno, no, napisał, że cenzura, tutaj, taka jak w, co? w Rosji czy w Moskwie. W Rosji czy w Moskwie, Bartek już byś dawno wypadł przez okno. No. Dziękuję Ci tytuł za wsparcie kanału. Większość tego, co wiemy o Słowianach, to tak składamy z tego, co zostało po Słowianach Pomorskich, Arkona i itp., tylko dlatego, że to było ostatnie miejsce, które oparło się chrześcijaństwu. No też, ale no właśnie przede wszystkim ja jeszcze nie doszedłem do tych tematów de facto słowiańskich, no bo ja mówię, ja dopiero jestem w książce na etapie, gdzie oni dopiero się pojawili na tych naszych ziemiach, natomiast przede wszystkim źródła właśnie cesarstwa rzymskiego czy Wschodnio-Rzymskiego również. No, sagi nordyckie są też dość potężnym, można powiedzieć, źródłem, chociaż jak wiadomo tutaj można mieć pewne zastrzeżenia, bo one zosta zostały, powstały już późno, właściwie dopiero wtedy. Te, które znamy obecnie, to są, w które wspominają cokolwiek tutaj o tych ludach. To są sagi, które powstały już kiedy e powstały na Islandii, kiedy tam stamtąd z Norwegii, między innymi ze Szwecji uciekali. Ci, którzy nie chcieli spotkać się z chrześcijaństwem. Dużo legend, prawda? Różne zapisy badaczy, handlarzy i geografów ze świata islamu również potem. Także no, zobaczymy, co w tej książce będzie dalej. Milo, czy widziałeś nagranie z Abramsem na Ukrainie? Pierwszy Abram został zniszczony. Znaczy, ja nie widziałem nagrania, widziałem zdjęcia. Został zniszczony. Zadziwiające jest dla mnie to, jak często Ukraińcy tracą czołgi w głupi sposób. No. Z tego, co wyczytałem, to ten Abrams brał udział w jakimś dziwnym szturmie na linie rosyjskie, samotnym szturmie, gdzie pojechał z bezpośredniej bliskości, napierdzielał w rosyjskie stanowiska. A ruscy, wszystko co mieli, zaczęli w niego napieprzać. Załoga podobno przeżyła. No ale wiecie, no to, to nie wiem, to jest, zdaje się, nie takie wykorzystanie obramców powinno być. Czyli zakładasz, że prędzej czy później nieunikniony jest udział wojsk polskiego wojska w wojnie z Rosją. Jeżeli, jeżeli Rosja wytrzyma. Yy... To tak, to, to tak będzie. Znaczy, ja nie uważam, słuchajcie, żeby, bo jasna sprawa. Nie wydaje mi się, żeby Rosja zaatakowała Polskę. Rosjanie nie są w stanie tego zrobić. Rosjanie ponoszą kolosalne straty, nadal mają tam burdel. Ich gospodarka, co prawda, przestawiła przedstawi, się na tryb wojenny, ale landlizu z Ameryki nie dostaną. Ostatnie sygnały świadczą również o tym, że Chińczycy zaczynają się zastanawiać nad tym, czy dalej stać po tej stronie, po której w tej chwili stoją, dlatego że Chińczykom nie podoba się zbytnie zaangażowanie Korei Północnej i zbliżanie się Korei Północnej do Rosji. To jest szansa, że tutaj ruscy będą po dupie dostawać. Kolejna sprawa. Ruscy nie dysponują potencjałem, żeby przeprowadzić wielką operację przeciwko Polsce, natomiast mogą zaryzykować, widząc słabość elit politycznych Zachodu, mogą zaryzykować przebicie korytarza, tak jak mówiłem, z Białorusi do Okręgu Kaliningradzkiego poprzez Litwę i mogą zaryzykować odcięcie państw bałtyckich, państw natowskich, bałtyckich i będą wtedy myśleć, co potem. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Ruscy byli na tyle wielkimi głupkami, żeby zaatakowali Polskę. Przynajmniej w przeciągu najbliższych kilku lat, gdyż ich armia nadal uważam, jest w stanie katastrofalnym. Ona jest być może dobra, by zdobywać Afdyjewkę czy inne Pierdiszewo, natomiast nie jest to armia, która umiałaby przeprowadzić jakąś wielką operację o charakterze strategicznym, i z tych słów się nie wycofuje. Oczywiście operacje mogą przeprowadzić, ale nie będą w stanie tej operacji skutecznie przeprowadzić. Natomiast nie mamy, co, nie, nie możemy na to czekać i patrzeć, co będzie, bo wystarczy, żeby wydarzyła się rzecz tego typu, że nagle następuje zatrzymanie, zamrożenie akcji działań bojowych na froncie na Ukrainie. W tym momencie Roscy mogą naprawdę po wyborach prezydenckich w Rosji przeprowadzić masową mobilizację, nasycić te rejony na Ukrainie świeżym soldatem, mięsem armatnim, a najbardziej te jednostki, które są ostrzelane, jako tako wyposażone, mogą wtedy właśnie przerzucić na Białoruś niby celem nie wiem, odpoczęcia, zluzowania, przeszkolenia itd. I stamtąd mogą prowadzić, próbować przeprowadzić jakąś operację o charakterze takim właśnie bardziej zaczepnym, żeby stestować po prostu NATO. Czy NATO zareaguje? Bo myślicie, że NATO zareagowałoby na uderzenie, które by trwało na przykład dwa dni? Tam jest niewielka odległość, ja wam to pokazywałem na mapie. Które by trwało dwa dni, miałoby na celu przebicie korytarza z Białorusi do okręgu kaliningradzkiego? Nawet nie musieliby przez Polskę przejeżdżać, bo jakby przez Polskę przejechali, to już by była grub, gruba sprawa. Oni tego nie zrobią na razie. Ale na te siły natowskie, które są na Litwie, na Litwie to spokojnie. No Tam są ile? Dwa bataliony natowskie są? To o co chodzi? I myślicie, że wtedy natychmiast NATO rozpoczęłoby działania bojowe? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie. A może tego, a może nie będziemy eskalować, a jakby Rosjanie jeszcze powiedzieli, słuchajcie, my chcieliśmy tylko tą drogę i już więcej nic nie robimy. To myślicie, że NATO by wtedy użyło całej swojej mocy i weszło do walki? Myślę, że nie. Także tak. Że tak. Dziś widziałem filmik, jak Kolesie Zazowa powiedzieli, że <laughs> ukraińscy politycy niech się odwalą od Polski. Czuję, że po wojnie będzie bunt. Generalnie, <laughs> przepraszam. Generalnie słuchajcie, bardzo wielu y, tych, którzy są na froncie, y, jest bardzo negatywnie nastawionych do władz politycznych i nie są w stanie zrozumieć tego, że y, władze Ukrainy Idą, wpadają w ramiona Niemcom, a idą na zwarcie z Polską. To też takie sygnały mam od tych, który, z którymi mam jakiś tam kontakt. Natomiast fakt jest taki, że bardzo tą sytuację wykorzystują zarówno niemieckie służby, jak i służby rosyjskie, żeby te, żeby nasze narody poróżnić, mimo że i tak mówię, historia nas poróżniła wielokrotnie. Wykorzystują to służby. I nawet dzisiaj nie pytany zupełnie o nic, mój syn stwierdził, mówi, tata, co, co tam się odpierdziela już z tą Ukrainą, mówi, bo mój syn zaczął spotykać się ze straszną agresją w sieci, w internecie Ukraińców, którzy kiedy dowiadywali się, że jest z Polski, że mówi, zachowują się tak jak Ruscy, bo Ruscy zawsze byli agresywni, a teraz zaczęli się tak zachowywać różni Ukraińcy, albo ci, którzy podają się za Ukraińców. Także no tutaj słuchajcie, to są działania na pewno też służb, komu zależy na tym, żeby skłócić Polskę i Ukrainę i żebyśmy stali się wrogami, oprócz tych czynników różnych wewnętrznych, politycznych w obu krajach, czyli zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, na pewno zależy na tym Rosji i zależy na tym Niemcom, czyli sojusznikom swoim własnym. Tak, usty też ma trochę za uszami, rzeczywiście. Mariusz. Dziękuję za wsparcie kanału. Pozdro Chmielów, podzięcy za twoją cierpliwość i nadszarpane live'owe nerwy. Nie no, ja to, po prostu się czasami muszę unieść, żeby wiecie. O kurczę. Rafał, bardzo Ci dziękuję za wsparcie kanału. Tym bardziej, że chyba ciebie nie widziałem na moim kanale, albo może gdzieś mi umknąłeś wcześniej. Bardzo Ci dziękuję za tak hojne wsparcie. Myślałem, że trzeba. Napisać, jakiś komentarz powinien się jeszcze napisać, żebym chce przeczytać. Zaraz będzie ty wuju. <gryw> W USA nie są godni zaufania, ponieważ ich własna granica jest całkowicie otwarta. Dlatego władze stanowe, przynajmniej władze stanowe Teksasu, robią wszystko, żeby pozostała, żeby ona była zamknięta. Też jest to bardzo ciekawe. Troszeczkę tutaj z kilkoma e, kilkoma widzami, którzy mieszkają w Stanach, rozmawiałem na ten temat. E, jak to jest widziane w Stanach Zjednoczonych i słuchajcie, akurat mam takich znajomych w USA, którzy wszyscy praktycznie mieszkają w Stanach, albo mają znajomych w Stanach Zjednoczonych takich, którzy popierają w tym wszystkim władzę Teksasu, a nie władze federalne. Czy, Chmielu, mógłbyś powiedzieć, opowiedzieć o dawnej znajomości z Pablo Moralesem? Oczywiście, no nie wiem, czy wiecie, Pablo Morales to jest ten hajter, o którym tak ostatnio głośno ee, nazywany hejterem. No jest to hejter. Ten, o którym mówiono w kanale Zero, o ten, o którym artykuł zrobił, zdaje się, Szymon Jadczak, też kurna dziennikarz jak z dupy trąba, ale akurat tutaj zrobił dobry artykuł. Dobry, bo mi się podoba. Uważam, że takich ludzi jak Pablo Morales, czyli mój kolega z dawnych lat, to jak on się zachowuje na Twitterze, to jest skandal. Takich ludzi jest mnóstwo, no słuchajcie, no ja sobie zapisuję te takie najbardziej radykalne rzeczy. Zaraz powiem, skąd się no znamy tam, ale no słuchajcie, no dzisiaj mi rzucono śmierci na przykład. Albo pisano, że jestem kacapskim trolem, wiecie, tylko dlatego, że powiedziałem, że Unia Europejska w... dążąca do federalizacji stanowi zagrożenie dla Polski. Wiecie. No ale nic. Natomiast Pablo Morales. Pablo, Pablo Morales to jest mój kolega z lat na Ja się w 1980, chyba drugim albo trzecim roku przeprowadziłem na warszawskie bemowo z warszawskiej ochoty. I tam w mojej klatce, to był trzypiętrowy blok. Ja mieszkałem na pierwszym piętrze. W klatce, parę klatek Obok mieszkał mój kolega z Ochoty w ogóle tak się złożyło, Max. A w mojej klatce na trzecim piętrze, na ostatnim piętrze <laughs> mieszkała sobie rodzinka o nazwisku Kopania. I właśnie w tej rodzinie było dwóch braci bliźniaków, Bartek i Marcin. Oraz starszy ich brat. Nie pamiętam jak on miał na imię. No i ojciec. Ojciec był oficerem politycznym Wojska Polskiego. Ludowego, jak to wtedy mówiono na to wojsko. Natomiast wiecie, ja tam generalnie u nich nie bywałem w domu, kiedyś byłem, ale to przypadkiem ja nie lubiłem tam. Poza tym mój ojciec się wkurzał, bo zdaje się nie lubił starego pana kopani. Natomiast z Bartkiem i Marcinem byliśmy dobrymi kolegami z klatki. Spędzaliśmy dużo czasu, graliśmy w kwadraty, bawiliśmy się w wojny zagnoja, potem paliliśmy pierwsze papierosy, czy tam pierwszą trawę się przypalało, chociaż ja nie pamiętam, żebym z nimi trawę palił. Generalnie byliśmy normalnymi ziomkami, kolegami z klatki schodowej, nie jakimiś wielkimi przyjaciółmi, ale w momencie, kiedy z rok temu się dowiedziałem, że Pablo Morales to jest właśnie Bartek czy jeden z tych bliźniaków, to zacząłem się zastanawiać i próbowałem, odezwałem się do niego. Napisałem, mówię Bartek, co, co ci odwaliło przez te lata. Jak się zobaczył się nasze drogi, zupełnie inaczej. Jak to inaczej wszystko wygląda, nasze spojrzenie, na rzeczywistość, co do tego doprowadziło? Byłem ciekaw. Nie odezwał się do mnie. No, ale no, nie dziwię się, no, może jest ponad szeroko znany przez Donaldów Tusków i innych. Generalnie zacząłem się zastanawiać, jak do tego doszło skąd u niego taki światopogląd i utwierdził mnie je jedynie to w przekonaniu, że rzeczywiście, no jednak z domu się pewne rzeczy wynosi, no skoro u niego w domu jego ojciec był oficerem politycznym i musiał być jakimś bardzo potężnym komunistą z przekonania, to być może to ma wpływ, nie wiem może poszedł na studia i go ktoś tam z, 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 jakąś p, poglądami zbałamucił swoimi, no nie wiem nie mam pojęcia Wiem, że jak bawiliśmy się w wojnę, to zawsze strzelaliśmy do Niemców. No. Albo on strzelał do mnie, bo ja często byłem Niemcem w tych zabawach w wojnę. Bo lubiłem być Niemcem, a poza tym tak naprawdę jako jeden z dwóch kolegów na osiedlu miałem niemiecki hełm przez pewien czas, także... <laughs> i krzyż żelazny, nie? Także grałem Niemca. Natomiast stąd, stąd moja ksywa Hans, no, z lat młodzieńczych. Także wiecie, zacząłem się zastanawiać, skąd się to wzięło, takie zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. No, i poczytałem tam, co on robił potem przez kolejne lata. No, to wiecie, no, to jest typowa kariera akademicka, jakaś. Czyli gdzieś wstrzykiwanie tego lewicowego jadu w głowę. No, a ja prosto. On nie był w harcerstwie, ja byłem w harcerstwie. Albo on był, ale ja o tym nie wiem, albo nie pamiętam. Ja byłem w harcerstwie przez cały okres mój przedwojskowy. Potem byłem w wojsku poszedłem na ochotnika. Potem dalej służyłem ojczyźnie przez kilkanaście lat, a on cały czas gdzieś tam kręcił się przy tych różnych mm, politycznych klimatach. I to nie jest ten kolega, o którym opowiadałem kiedyś, że został politykiem. To nie jest ten kolega. Politykiem takim z prawdziwego zdarzenia, politykiem, który nawet swego czasu gdzieś był w randze wiceministra, został mój inny kolega z osiedla, no ale mamy zupełnie różne poglądy polityczne, ale przynajmniej ten mój inny kolega, o którym nie mogę mówić, bo nadal jest aktywnym politykiem, yy, przynajmniej da się z nim porozmawiać i nie jest wulgarnym hamem i hejterem. Wiecie o co chodzi. Także, także tak. Jeszcze tak, a propos ewentualnego ataku na Litwę i jakby zareagowało na to? Michał pisze, mylisz się, Chmielu, NATO musiałoby wejść do walki, inaczej ten sojusz nie miałby już racji bytu w takiej strukturze. Teoretycznie tak, ale najpierw trzeba by było podjąć tę decyzję o wejściu. Wszyscy mówią, artykuł 5 gwarantuje to. Nie, artykuł 5 nic nie gwarantuje. Artykuł 5, ja już wam przytaczałem. Bo... Jak brzmi artykuł 5 na to, no. To wcale nic nie gwarantuje. Czy możemy się czuć bezpiecznie? Co mówi artykuł 5 na to? Pak. Zaraz wam to wszystko pięknie wyłóżcie. Kurde. Oczywiście, tutaj ten, ale już nikt nie napisze. Generalnie zbrojna agresja na jeden z krajów NATO, członków Paktu Północnoatlantyckiego, jest uważana za zbrojną agresję przeciwko wszystkim krajom NATO, i pozostałe kraje są zobowiązane do udzielenia pomocy zobowiązane do udzielenia pomocy. Eee, no i co w związku z tym? Czy zobowiązanie do udzielenia pomocy to oznacza to samo, że w tym momencie atakują yy, agresora? E? Zobaczcie, tutaj jest dokładnie artykuł 5. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim, i dlatego zgadzają się. Że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, z tych stron, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłoczne, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami działania i uwaga, jakie uzna za konieczne. Łącznie z użyciem siły zbrojnej w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. E... Podejmie działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, ale to jest po prostu furtka, że mogą użyć siły zbrojnej, ale nie muszą. I dalej. O każdej takiej na zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezwło bezwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa, Rada bezpieczeństwa ONZ. -u. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wiecie, jak będzie. Rosja atakuje Litwę, Niemcy od razu do Rady Bezpieczeństwa napaść. Słuchajcie, bo my będziemy musieli artykuł 5 uruchomić i wyślamy hełmy na Litwę. A Rada Bezpieczeństwa mówi, napiszemy pismo do Rosjan, żeby tego nie robili, czyli podjęli działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. I Niemcy wtedy mówią: okej, okay, no dobra, czyli e, już tam jest zgłoszone jakby coś. I Rada Bezpieczeństwa się nikt tym zajmuje. My nie mamy środków, żeby tutaj pomóc bardziej. Możemy wysłać kuchnie polowe. Możemy wysłać yy, jedną baterię patriotów, hełmy i maski przeciwgazowe po NRD-owskiej armii. I już. I tak to by wyglądało. No słuchajcie, no, o czym my mówimy. Adam, dziękuję Ci bardzo za wsparcie kanału. tak samo Krisu na częstsze live'y. Kurde, mogą być częstsze. Ja w ogóle wolę live'y, wiecie, bo, bo livey są łatwiejsze, nie trzeba ich montować. No, aczkolwiek mam chęć cały czas do nagrywania, zresztą widzieliście ostatnio. Natomiast y, mi się wydaje, że właśnie mi się wydawało, że wy nie chcecie tak częstych live'ów, nie? Pozdrawiam po przerwie. Nie czyta pan komentarzy człowieka z lewicy? Przykro. Być może nie widziałem. Pod filmami ciężko mnie jest czytać. Jest bardzo dużo komentarzy. Staram się wszystkie czytać, no nie wszystkie odpowiadam. Chmielu. Ty samych celebrytów znasz. Ostatnio się nad tym zastanawiałem. E... Powiem wam, że naprawdę to jest zadziwiające, bo. Bardzo dużo znam takich osób. E... Część z nich poznałem w ramach, chyba najwięcej z nich poznałem w ramach swojej pracy służby tej takiej powojskowej, ale również przez znajomych. No jakoś, nie wiem, sporo moich znajomych gdzieś tak jakoś, ale z takich bardzo znanych osób, no to, to parę osób takich znam, no kurde, no. Dużo poznałem osób też jako Bramkarz, ale to raczej takich cel, prawdziwych celebrytów, wiecie, jakichś tam DJ-ów znanych muzyków, TED. Ja grałem w teledysku u TED nawet swego czasu. Ochraniałem teledysk wtedy, Tedego. Ale znałem to, wiecie, to też jest tak powiedziane, że wed kompletnie podejrzewam mnie w jakim ja jestem, ani nie pamiętam mnie w ogóle, no bo nawet nie wie, chyba nigdy z nim słowa nie zamieniłem. Chociaż chyba kiedyś jakiś jeszcze piłem alkohol, to właśnie podczas kręcenia jednego z teledysków to chyba nawet, żeśmy opędzlowali butelkę, wypiliśmy pół butelki ginu chyba razem. Ale e, Andrzeja Gołotę poznałem, to wam opowiadałem, jak nie wpuściłem Andrzeja Gołoty do Warszawskiego Klubu Organza. <grydy> Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej poznałem. E, Aleksandra Kwaśniewskiego. Jego ministrów tych wszystkich, Ryszarda Kalisza, ministra Siwca. No to z nimi wszystkimi jakby gadałem, rozmawiałem, nie? E, o prezydencie to wam mówiłem, że rozmawiałem z prezydentem siedząc na Kiblu. <noise> no tak się złożyło, że do mnie zadzwoniła sekretarka i mnie połączyła, akurat siedziałem tam, gdzie król piechotą chodzi. A poza tym, no to jakoś tak się zawsze, wiecie, no a to tam kogoś poznałem, a ten ktoś został potem w jakiś sposób znany, bo napisał książkę na przykład. E... Albo poznałem kogoś, bo napisał książkę, tak jak poznałem Kiśla z Gromu, czy, czy Jarka Pieczonkę, jak poznałem, no Jarka Pieczonkę poznałem na e, w święcie Legii Cudzoziemskiej na Kameronie. Na Kameronie skąd się wziąłem? No zostałem zaproszony, mimo że nawet nie wiedziałem, że. Nikogo nie znałem z tamtego towarzystwa, tak wiecie, z tych, co organizowali Kameron. Legionistów paru znałem, ale... Wtedy dostałem zaproszenie na Cameron jako gościu, który sprzyja żołnierzom legii i Jako były żołnierz jednostek pojedynczym desantowych. Tam pojechałem, poznałem Jarosława Pieczonkę. Tam poznałem paru wspaniałych ludzi, którzy służyli wcześniej w legii Czoziemskiej. Tam poznałem generała Jakoba i jego małżonkę. Nieżyjącego już pana generała. Tam poznałem no, pana kapitana Michalika, kapitana Legii Cudzoziemskiej, z którym raz na jakiś czas wymieniamy jakąś tam grzeczności przez, przez e, messengery czy inne ten. I to jakoś tak samo się, wiecie, toczy. No. Znam, przez, dzięki mojemu bratu znam bardzo wiele osób takich, e, część z nich niestety umarła w ostatnim czasie na COVID ale na no takich, wiecie, no, którzy byli kiedyś znanymi dziennikarzami na przykład. Mój brat był kiedyś bardzo znanym dziennikarzem, można powiedzieć. No. Tworzył artykuły, które czytała cała Polska swego czasu. Także wiecie, no. Jakoś tak samo się to wszystko napędza. Bardzo znam dużo takich osób, które nie są powszechnie znane, a są zajebiste. Wreszcie też poznałem też wielu z Was. W sensie widzów mojego kanału poznałem zarówno osobiście część z Was, kilku z Was, a część poznałem poprzez korespondencję dłuższą. Tak jako na przykład e, kawalerzysta Robert, z którym znamy się przez internet kurna, ponad 20 lat. No. Także wiecie, no to wszystko jakoś tak się toczy. Jakoś tak wszystko się samo składa. Cześć, Chmielu, pozdrawiam. Ech. Czy byłbym dobrym oficerem politycznym? Wątpię. Na ile procent oceniasz prawdopodobieństwo, że Polska będzie w stanie wojny w ciągu najbliższych pięciu lat? To ciężko jest powiedzieć, bo prawdopodobieństwo. No, wydaje mi się, że jednak to bardziej możliwe niż niemożliwe. Wszystko będzie zależeć od tego, czy Ukraina dostanie wsparcie w postaci amunicji w tym roku. I w no generalnie w szeroko pojętym wsparciu w postaci amunicji, bo jeżeli Ukraina będzie dysponować środkami mo mogącymi wstrzymać ewentualne działania ofensywne rosyjskie wiosną i latem tego roku, to y również myślę, że nie pozwolą do zamrożenia działań na froncie. Jeżeli natomiast Ukraina zostanie na tyle obita, że nie będzie mogła sobie pozwolić na żadne działania ofensywne, no to wtedy nastąpi zamrożenie działań na froncie, i wtedy następuje duże prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku na któreś z państw bałtyckich. Może to nie być od razu, ale to zagrożenie będzie. Tak, jest. Chmielu, byłem klubowym Janem Tomaszewskim, to był ten filmik, w którym opowiadałem o m.in. Andrzeju Gołocie, którego nie wpuściłem, w którym teledysku Tedego, a nie wiem, no ja nie słuchałem nigdy Tedego, bardziej wolałem Peje, <grym> a wiecie, to nie po drodze im jest, ale... To był teledysk nagrywany, nagrywany w nieistniejącym już klubie, który znajdował się w dawnym kinie Sawa w Warszawie. I my tam żeśmy ochraniali plan tego teledysku, a w pewnym momencie mieliśmy tam stanąć, byliśmy jako tło do tam paru scen, no i tak to ten... Chmielu, czy piłeś z Kwachem? Nie, z prezydentem Kwaśniewskim nie piłem alkoholu, nie piłem żadnego alkoholu. To wtedy nie było na to czasu, wiecie, bo huh, były takie sytuacje, gdzie się rozmawiałem z kimś, jakimś urzędnikiem gdzieś wysokim, gdzie generalnie była taka sytuacja nieraz, że Ktoś tam proponował jakąś szklankę od czegoś mocniejszego i się siedziało i się rozmawiało. Natomiast wtedy to były bardzo czasy, nie było na nic czasu wówczas. To było tuż przed podpisaniem papierów dotyczących tego, żeby Polska weszła do NATO. To było tuż przed wylotem naszych władz do Waszyngtonu. Coca-Cola plus oporność nie są zbyt dobrym połączeniem. No tak, to jest kola zero. Ona nie ma żadnych tutaj węgli ani niczego takiego. Przynajmniej czytałem tak i sprawdzałem. Dziękuję bardzo za taki komentarz. Mądrego to miło posłuchać. Podzielam Twoje zdanie co do służby wojskowej. Genialna interpretacja artykułu 5. no, czy no, pff, no tak mi się zdaje, no słuchajcie, no kurde, no, że to tak by było, no. Wy widzicie, jak nagle e, te wszystkie e, Belgowie, e, Holendrzy, Francuzi, no, jeszcze prędzej Francuzi by coś może, ale chociaż oni nie. W Brytyjczyków wierzę, że oni by tutaj coś zaczęli wiecie, bo Brytyjczycy chcą być może zaznaczyć bardziej, przepraszam, swoją obecność. No i te kraje, które są bezpośrednio zagrożone, czyli Finlandia, Szwecja, być może Norwegia. Przypominam, że na terenie Norwegii, na półwyspie Vardanger, Vardanger on się nazywał? Chyba tak. Wtedy, kiedy ja byłem w 2017 czy 2018 roku w Norwegii, tam e, wykryto ślady działania grup specjalnych, specnazu rosyjskiego na terenie kontynentalnej Norwegii. Także nie tylko na Svalbardzie, który jest jakby no multinorodowym miejscem, ale na, w samej Norwegii działały grupy specjalne rozpoznawcze rosyjskie. Także oni też czują tą bliskość. Tam jest bardzo łatwo wkroczyć do północnej Norwegii ze strony murmańska, od strony murmańska. Także wiecie... E, te kraje, być może te, które czują zagrożenie i znają Rosję z przeszłości, może by coś przedsięwzięły, jakieś środki. Natomiast yy, pamiętajcie, no, Niemcy są sojusznikiem Rosji. Kurna mać. Teraz co prawda ten sojusz się troszeczkę, tak powiem, ochłodził, no bo nie mogą otwarcie dalej w to brnąć. Natomiast są to dwa państwa, które od lat to prowadziły politykę yy, współpracy w tej polityce Niemcy myśleli, że mają tutaj takiego biednego frajera, gangusa, którego wykorzystują, on im tutaj, kurde, towar dostarcza po pół ceny, ale potem się okazało, że ten gangus to jest bardzo niebezpieczny i nieprzewidywalny. Wiecie, to taki Joe Pesci, kurde. Wiecie, jak w filmach gangsterskich Francisza Forda Copoli. Rosja to, to właśnie taki Joe Pesci. Które jest kurna mać, absolutnie nieprzewidywalny. I także. O, odniosę się do tego. Zawsze lubię tego typu komentarze. Nie piję już 11 miesięcy, jest coraz lepiej. Jestem o wiele bardziej produktywny. Nawet zapisałem się na ten kurs. Ale pierwsze 6 miesięcy było tak, to było tak średnie. Miałem często sny alkoholowe. No, dla tych, którzy być może nie wiedzą, albo to jeszcze dokończę dalej. Trzymam się zasad terapii, ale chyba za bardzo dmucham na zimne, bo ostatnio nawet nie byłem na urodzinach przyjaciółki, bo było to w lokalu, a tam wiadomo alkohol. Trochę żałuję, że tam nie byłem. co znaczy, zależy jak się czujesz. No jeżeli zacząłeś, a propos tych urodzin, jeżeli czułeś, że to może stwarzać jakieś zagrożenie i nie poszedłeś, to znaczy, że widocznie tak trzeba było postąpić, czyli nie pójść. Ja odmiennie akurat działałem, bo ja chyba dwa tygodnie po w wyjściu z terapii zamkniętej, kiedy przestałem pić alkohol, pojechałem na imprezę na Wolin, jeśli się nie mylę, czy to był miesiąc, może po. Na Wolin, gdzie się tam spirytus lał, że tak powiem, do znajomych na Wolin, gdzie się spirytus lał i wódka w dużych ilościach. I też miałem pewne obiekcje, czy to czy może być bez, niebezpieczne i tak dalej, natomiast. Na miejscu się okazało, że właśnie się przekonałem wtedy, że jest to dla mnie coś zupełnie naturalnego, że ja nie piję i jest to dla mnie, było to dla mnie obojętne. I bardzo mi to pomogło, bo y, przestałem, y, jak to się mówi, unikać ale nie to, spe, nie to, że specjalnie szukałem miejsc, w których jest alkohol tylko przestałem przez to, że nie musiałem ich unikać to przestałem na to zwracać uwagę. I o wiele łatwiej mi się było przystosować. Trudności zauważyłem wśród moich znajomych, którzy rzucili picie, którzy mieli taką sytuację na przykład, że z zaskoczenia, byli zaskoczeni sytuacją, w której jest alkohol. I dla nich to były naprawdę wielkie, ciężkie przeżycia. No to, to, to rozumiem, że pamiętam jak oburzenie i zdziwienie niektórych moich ludzi, którzy rzucili alkohol z terapii, kiedy się dowiedzieli, że u mnie w domu jest alkohol. Ja sam nie wiedziałem, że u mnie w domu jest alkohol, ale któregoś razu robiąc porządki, otworzyłem szafkę, do której się u mnie rzadko zagląda, bo była na dole. W sensie no, taka niska szafka, ja tam nie rzadko zaglądam, bo tam jakieś ścierki, kurna, obrusy i tak dalej. Pokiełk grzyba mam tam zaglądać. A tam w rogu stało parę butelek alkoholi różnych, tam jakieś łiskacze, jakieś coś. Nie zwracałem uwagi nawet, co to są za alkohole, tylko zobaczyłem, że są. Nie ulałem sprawy, no to już mnie kompletnie mnie to przestało interesować. Yy. Tylko spytałem się potem mojej żony, mówię, słuchaj, tam jakiś alkohol stoi, no mówię, oj tak, ja przepraszam, że tam. Mówiłem, wiesz, to ja jestem uzależniony, ja nie będę tego nikogo, nikogo obarczał tym, że ja nie, nie, nie piję alkoholu. No jak chcesz, to możesz, możesz sobie nawet pić, tylko że powiedz mi wcześniej, to ja sobie pójdę gdzieś. <laughs> Bo to ja jestem, ja, ja, ja nie mogę pić alkoholu, nie powinienem. I w ten sposób to traktowałem. Wielu osób, które były ze mną na terapii, były takie już potem po zamkniętej, było absolutnie zdziwionych i zszokowanych. Jak ty możesz, to się źle skończy? Nie wiem. Ja akurat miałem takie podejście. Teraz słuchajcie, minęło e, ile lat? 2000... W zeszłym roku minęło 6 lat. No to w tym roku będzie 7 lat, jak nie piję alkoholu. I. E, ja nawet nie wiem, czy my teraz mamy w domu jakiś alkohol, czy nie kompletnie mam to na to wyrąbane wiecie. Kompletnie. I tam pisałeś wcześniej, że miałeś sny alkoholowe. No to ja miałem przez wiele miesięcy po tym, jak przestałem pić sny alkoholowe. Ale pamiętam bardzo wielką radość kiedyś, jak mi się śniło, że we śnie poszedłem gdzieś z kimś do knajpy, i ktoś mi zaproponował. Picie jakiegoś burbona, a ja odmówiłem. Powiedziałem, nie, ja nie piję. <noise> I wtedy się obudziłem mówię, ja pierdzielę, w śnie nawet odmówiłem. Jest dobrze. Także no, ja zawsze wychodziłem z założenia, sorry, że to jest taki długi, alkoholowy temat, ale ja, bo tu widzę, że tam Rafał jeszcze się pytał o coś, ale dalej. Ja zawsze... Ja, u mnie było trochę inaczej, bo ja od samego początku, ja w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że idę na terapię i że kończę pić, to ja byłem przekonany, że tak właśnie będzie. I od razu ja, jakby mi ktoś przełącznik przełączył w głowie i od razu byłem zadowolony. Miałem już, a teraz to już będzie dobrze. Bardzo wiele osób mnie przestrzegało przed tym, mówiło, że to nie jest taki chopsiłk. Terapeutki mówiły, że na pewno skończę z powrotem waląc 7 litrów tygodniowo. No, ale tak się nie stało. Podczas terapii wszyscy się bali wyjść na zewnątrz, ja się nie mogłem doczekać, bo chciałem normalnie żyć, właśnie tak, bez tego zniewolenia, bo ja generalnie alkohol mi zaczął zniewalać, wiecie potem. I się okazało, że życie bez alkoholu ma same plusy. Oczywiście, no może nie same, no jest parę minusów. Ja nie ukrywam tego, że. Brakuje mi na przykład częstych spotkań z moim przyjacielem. Nie wiem, nie dochodzi do nich tak często jak kiedyś, właściwie ostatnio w ogóle nie dochodzi. Być może dlatego, że kiedyś one polegały na tym, żeśmy gadali, ale przy tym, żeśmy dużo pili alkoholu. I mam wrażenie, że mój przyjaciel jakoś nie chce, boi się, że to z powrotem tak by było. No tak nie będzie, jak my słuchasz. <laughs> Tomek. Ja. Ucieszyło mnie to, że potrafię się bawić, nie pijąc alkoholu. Yy, wiadomo, gdzieś tam czasami pojawia się jakaś taka myśl, która gdzieś tam zaczyna krążyć, że to były czasami niektóre momenty były przy... I jak zaczynam w ten sposób myśleć, to zaraz robię fast forward do tego, jak się to w moim przypadku skończyło, że straciłem jednak kontrolę nad, nad swoim życiem w pewnym momencie. No i wtedy ta myśl, nie, a znika i natomiast trzeba być oczywiście czujnym, nie? Trzeba być oczywiście czujnym. Mm. Już słuchajcie, jeszcze tylko jedna rzecz. opisze. nie wiem co o tym myśleć, czy ty w pierwszym roku też nie chodziłeś do lokali. Znaczy ja do lokali nie chodziłem, bo ja w ogóle rzadko jak, jak piłem, to chodziłem często po lokalach, a teraz nie ma potrzeby, ale na imprezy chodziłem, na których był alkohol. Wcześniej chodziłem do lokali i zapijałem. No, zapijanie to nie jest koniec świata, to jest y, część wychodzenia z picia. No. Już takiego komfortu nie, picia nie będziesz miał. Ja dawniej myślałem, że zapicie to jest koniec świata. Sam nigdy nie zapiłem po terapii, czyli nie wypiłem, wiecie, dla tych, co nie wiedzą, nie wypiłem alkoholu po tym, jak wyszedłem z terapii, to nie miałem alkoholu w ustach. E, nigdy nie zapiłem e, po terapii, ale bałem się tego na początku Mówię, co to będzie? Jak ja bym zapił i ja pierdolę koniec świata, wszystko w, w piach. A dobrze mi powiedziała moja terapeutka. Powiedziała, nie, nie no jak zapijać, to potem e, ważne, żebyś wyszedł z tego zapicia i z powrotem wrócił na właściwą ścieżkę. To jest normalny objaw. Normalny objaw, to nie jest koniec świata. Jak to usłyszałem od terapeutki, to zacząłem po prostu przestałem się tym przejmować, że coś takiego mogłoby nadejść, ale nigdy nie miałem chęci zapicia. Także, także tak. I nikt się ze mnie nie śmieje, oczywiście, tutaj też Grzegorz pisze. Ja są kto, co, wiecie, no, no, akurat mam dobrych kolegów i nawet tych, z którymi piłem alkohol. Większość z nich bardzo mi kibicowała w momencie, jak przestałem pić, i byli zaskoczeni, że to. Chmielu nie wierzę. <śm> Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak można być alkoholikiem i lubić kacę. Ja, ja kacę to nie posiadałem przez kilka lat praktycznie. Stąd powstają ciągi alkoholowe, wiesz. Nie rozumiem, jak można tankować i chodzić na bani. No. To jest choroba ciała i umysłu. No. Bardzo często powiązana z depresją. Dzięki Bogu, że się nie uzależniłem od alkoholu. No właśnie. Teraz to człowiek wypije dobrej whisky z cygarem, ale to tylko latem na ganku. No... U, u mnie to podejrzewam, żeby było tak, że, chociaż nie wiem, ale pewnie tak, nawet nie, nie rozkminiam tego za bardzo, bo po co, ale podejrzewam, że jakbym, to tak jak mnie namawiał jeden kolega kiedyś, jak już nie piłem alkoholu, no dobra, tam przecież jak wypijesz szklankę, to się nic nie stanie, to jutro nie będziesz pił już i z powrotem będzie cacy. Ja powiedziałem wtedy mu, słuchaj, jak ja bym tę szklankę wypił, to bym kurna siedział u Ciebie dotąd, żebyśmy to wszystko wychlali i przez tydzień bym od Ciebie nie wyszedł. Byś musiał mi donosić towar. <grym> tak powiedziałem, żebyś się odchrzanił, wiecie. <grym> On, poważnie? A ja, no masz. No i mu koniec, nie Także, no gdzieś tam wcześniej, wiecie, no ten, skończyła się adrenalinka i zaczęło się tankowanie poważne. Chociaż ja już wcześniej, ja od wielu, wielu lat no, piłem bardzo niebezpiecznie, bardzo duże ilości. Także, Osta... słuchajcie, obiecuję, że to będzie zaraz koniec e... albo e... jeszcze jedna rzecz, Jesz... chociaż tu widzę dalej są e... wcześniej chodziłem do lokali nie pijąc alkoholu i finalnie zapijałem, wcześniej moje rekordy to 3-4 miesiące max to dlatego, że traktowałeś to jako jakiś rekord, a to musisz zrobić let it flow let it flow <słuch> po prostu mieć wyrąbane na to no. e... ja nawet w pewnym momencie przestałem liczyć od kiedy nie piję, nie? I musiałem, muszę sobie zawsze przypomnieć datę, kiedy ostatni raz piłem alkohol. To był 7 września 2017 roku. Także tak. W ogóle słuchajcie, bardzo mocno się zastanawiałem. Pięciodniowe ciągi. U, znam takich, co potrafili mieć sześciomiesięczny ciąg. E, ale tak. E, albo i dłużej nawet. E, słuchajcie. Poczekajcie, bo nie zapomniałem, co ja wcześniej tutaj powiedziałem. No i wypadłem, widzicie, z tematu no nieważne, a zastanawiałem się, już wiem, co chciałem powiedzieć. Zastanawiałem się w ogóle, czy nie zrobić jakiegoś takiego cyklu właśnie poświęconego tym, którzy chcieliby sobie, chcieliby przestać chlać, żeby pokazać takie jasne strony. Ja nie jestem terapeutą. Podobno mam bardzo duże zdolności do tego, żeby tym terapeutą zostać i podobno mam bardzo duży dar wpływania pozytywnego na ludzi, którzy chcą skończyć z nałogami. No ale nie jestem wykwalifikowanym terapeutą i obawiam się, że mógłbym komuś krzywdę zrobić, chociaż ja bym, wiecie, tylko to nie muszą, ja bym żadnych tutaj rewolucyjnych rzeczy nie opowiadał. Mówiłbym, jakie życie jest fajne bez alkoholu. Żeby była jasna sprawa, to ja nie jestem wrogiem alkoholu. Alkohol jest dla ludzi, jeżeli ktoś może sobie pić i przez to nie niszczy swojego otoczenia wokół i sam siebie, no to przecież to jest, jego, to jest jak najbardziej. No to wszystko jest dla ludzi. Wiecie, dlatego ja nie jestem... Absolutnie, jak możesz to robić? Także to ja to, to dla mnie jest zupełnie to zrozumiałe. Natomiast e, stwierdziłem, że raczej na swoim kanale tego nie będę robił. Jeżeli miałbym coś takiego zrobić, to otworzę nowy kanał. Po prostu i z boku gdzieś tam sobie będę tego typu filmiki robił. Także to jest tak. I jeżeli... E, szanuj program AA i tradycje, to nie tematy na neta, chyba, że mówisz o sobie. Ja nigdy nie uczestniczyłem raz jako obserwator w meetingu AA i nigdy nie poszedłem w tą stronę. Zawsze byłem na byłem na terapii zamkniętej trzy e, miesięcznej prawie, czy dwumiesięcznej, już nawet nie pamiętam. E, a potem, e, no łącznie z detoksem to były trzy miesiące. A potem uczestniczyłem w terapii rozszerzonej przez kilka lat. Takiej, gdzie się spotykaliśmy już w, co jakiś czas w grupie wsparcia i tak dalej. Natomiast nigdy nie uczestniczyłem w A. Bardzo mi przeszkadzało wtedy, jak uczestniczyłem jako obserwator w A. Bardzo mi przeszkadzała to taki nacisk na to duchowe, jakieś rzeczy, trzymanie się za ręce i tak dalej. To nie dla mnie. Natomiast oczywiście ja tylko i wyłącznie mógłbym tutaj mówić pozytywny przekaz o tym, o sobie i jak ja sobie, jak to wyglądało u mnie ale dlatego mam obiekcję ja się w ogóle konsultowałem się z moją terapeutką ona mnie na to bardzo namawiała żebym coś takiego zrobił ale mam Bo boję się, że ktoś mógłby jakiś błąd popełnić, źle mnie zrozumieć także także tak to wygląda filmik o tysiącu odcinków miałem wrócić prędzej będzie o dwóch tysiącach ale nie, nie, słuchajcie, ja w ogóle wyczaiłem. Ja mam teraz o wiele mnie, Nagrywam mniej filmów niż kiedyś. Ja wyczaiłem, że były takie miesiące kiedyś, że ja miałem ponad 200 tysięcy wyświetleń. A teraz no to bardzo słabo jest z wyświetleniami. Ale chcę sprawdzić, chcę zobaczyć, jakby to było, gdybym nagrywał częściej filmy. tylko wiesz, ja wie parę razy, miałem taki plan. Ale wreszcie muszę się do tego zabrać i chcę zobaczyć, jak to się odbije na. Na jakby widzialności mojego kanału w sieci, ale de facto słuchajcie, no, dzięki Wam i tak jest o tyle fajnie, że <laughs> o tyle fajnie jest dzięki stałym widzom, że nie, nie czuję jakby mówił, wiecie, w nicość, bo zawsze ten odzew jest i wsparcie bardzo dużo też daje. To jest rzeczywiście to, że. Hmm... Mniej zmartwień człowiek ma, po prostu, no, jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne, nawet. No Także tak. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Jest dwie godziny, 2,5 dwie godziny minęło. A ja mam na jutro właśnie plan, a w ogóle jeszcze, jako że ten miesiąc jest taki dość skromny, nie wiem, czy jeszcze nie zrobię w czwartek jednego live'a w lutym. Bo chciałem jeszcze o czymś opowiedzieć. I to ben, mam nadzieję zrobić innego nieco, nieco, nieco live'a niż tak dotychczasowe, bardziej tematycznego, w którym byśmy tutaj coś pokombinowali, a propos, być może zastanawiałem się a propos wyjazdu w tym roku, bo w tym roku mam zamiar wybrać się znowu ponownie na, na północ. Chociaż może niekoniecznie. Także, byłoby sympatycznie. Czekajcie, coś jeszcze miałem powiedzieć i mi wypadło z uba. A, ostatnia inwestycja. Tam jedna zgasła inwestycja. Tam się paliła ta lampka, nie podłączymy. To jest ta druga. Kupiłem sobie parę lamp u które fajnie doświetlają. Tak samo tutaj sobie wreszcie kupiłem porządne światło do oświetlania mojego yy, mojej gęby. Łatwiej jest dzięki temu nagrywać, nie trzeba się potem pierdzielić. Yy... Widzę, że tutaj są klimaty. Na Wolinie będę w tym roku. No, przynajmniej chcę pojechać na Wolin bardzo w tym roku. I zobaczymy, jak to wyjdzie z moim synem: czy pojadę, czy nie. Na no, pewno ja, ja pojadę. Już mam nadzieję, że nic w tym roku nie wypadnie. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się. W najbliższych dniach, chyba jutro zrobię, będzie jakiś filmik na sieci. A w tym tygodniu będzie filmik, którym opowiem o tej książce, o której tutaj tyle mówiłem dzisiaj. I na pewno będę wam ją polecał. Słuchajcie, Tytus. Wspominki z Jomsborga, czyli Festiwal Słowian i Wikingów na Wolinie. Na tym Wolinie, zresztą nawet na nagraniu jest Tytus DZO, żeby było ciekawiej, z którym tam się spotkaliśmy. Daj namiar, jak ci wysłać dysk w prezencie. Grzesiek ci napiszę dzisiaj na Messengerze adres do siebie, to mi wyślasz. Tak, i to takie rzeczy. Wybrałem się mini kamperem w podróż dwa tygodnie przez całe polskie góry, nocując pół na pół puste pola kempingowe i no dziko, bo nie piję. Ja właśnie dzięki temu ja zauważyłem, że mam bardzo o wiele więcej, znaczy inaczej, mam o wiele mniej czasu ogólnie, ale ten czas, który mam, spędzam o wiele bardziej konstruktywnie niż niegdyś. I dopiero. Jak przestałem tankować, nagle się zorientowałem, że niektóre marzenia mogę spełnić nowe, czyli na przykład północ i tego typu rzeczy. Także, także to jest na pewno jeden z plusów jeden z wielu plusów pozostawania w trzeźwości, bo to chodzi też o trzeźwość psychiczną. Nie? No dobra, dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję w szczególności nowym widzom. Dziękuję tym, którzy wspierali mój kanał. Tytusowi Dezoo, który tutaj też, no wszystkim, no, Rafałowi, który tutaj już dzisiaj pobił rekord, Mariuszowi, Chrisowi, Jarkowi, panu Jarosławowi, przepraszam, Tabdy's, tak szybko jeszcze przylece, Paweł, Artur znowu. Także dziękuję Wam wszystkim za wsparcie i wszystkim za piszącym komentarze. Adamowi też za zostanie nowym członkiem w naszej społeczności. Yy, I widzimy się w dniu jutrzejszym na kanale, słuchajcie. Coś tam jutro się wrzuci. Trzymajcie się, na razie, cześć. Muszę kliknąć, trafić w przycisk, a za jest za monitor.